Jest z nami Tomek Szczęsny, tegoroczny triumfator jednego z pierwszych wyścigów ultra w kraju, Baltic Bike Challenge. My z Marcinem jesteśmy świeżo po Sudowi Gravel. Ja jako organizator, Marcin jako uczestnik. I w perspektywie Marcin ma już za chwilę kolejny start, czyli Vanogue Gravel w wersji ultra, więc tutaj będzie się dużo działo i dużo będzie się przewijało tych tematów. Tomek, zregenerowałeś się już po Baltic Bike Challenge? No, prawie minęły 3 tygodnie. Już jest coraz lepiej, treningi wchodzą powoli, natomiast jeszcze, powiedzmy sobie szczerze, gdzieś wystartowałem na zawodach MTB, na lokalnych i no jeszcze ta noga nie do końca jest w pełni, że tak powiem, w swojej dyspozycji, natomiast no jest coraz lepiej, także jeszcze z tydzień. Czy 700 km to jest dystans, który robi na tobie wrażenie, czy, bo mówisz z takim wielkim spokojem, czy to jest tak naprawdę bułka z masłem? 700 km to był pierwszy raz jechałem tak długi dystans. Generalnie chodziło o to, że rzekomo ten wyścig miał być dosyć prosty, więc przeliczyłem sobie, że jak będę miał wysoką średnią, to sam dystans w sobie nie zrobi takiej roboty. No, po prostu będę jechał to niewiele dłużej niż każdy inny maraton czy ultramaraton, który ma tych kilometrów powiedzmy mniej, czyli w zasadzie czy tam 500 czy 550. No. Prosty, bo płaski. Tak jest, prosty, bo płaski, natomiast no, nie doczytałem wszystkiego i trochę mnie ta trasa zaskoczyła. To znaczy? Generalnie pierwszy odcinek, który dał się we znaki... Przypomnijmy, przepraszam Tomek, to był wyścig ze Świnoujścia z metą w Krynicy Morskiej. Przez tak jest. Tak jest. Ruszaliśmy z latarni w Świnoujściu i pierwsze kilometry... Tam, o ile dobrze pamiętam, to było w prawie do 300. Mieliśmy pierwszy odcinek specjalny, który był po prostu po plaży. Wydawało mi się, jak tam na filmikach oglądałem, że będzie możliwość jechania po tej plaży. Natomiast no, nie było takiej możliwości i dosłownie 6 km było pchania roweru po piasku z zapadającym się rowerem i nogami. Widzę, że jak twój głos rośnie, prawda? Chyba tak. Że to wspominasz. No to było dosyć ciekawe doświadczenie, bo już powiedzmy sobie szczerze, jedna sprawa to jest to, że to no, nie jest niekomfortowo, no, bo wiadomo, przyszedłem jeździć na rowerze, a nie pchać ten rower po piachu. Ale kluczowe tutaj było to, że jednak to dawało mocno w kość i dosyć, no tam zajęło to około 60 minut. No tak, bo 6 km to jest tak naprawdę no, truchtem godzinka. Nie? Który to był odcinek trasy? No tak około 300, o ile tam dobrze. 270, 280 i do tego momentu też można powiedzieć, że aura nam sprzyjała i ten wiatr był cały czas, można powiedzieć, no plecy. Średnia prędkość oscylowała do tamtego momentu około 27,5, więc średnia była dosyć wysoka, więc założenia moje, że przyjadę sporo szybciej, do tego momentu po prostu było wszystko po prostu zgodnie z planem. To ile wtedy zakładałeś, że pokonasz trasę? W jakim czasie? Ja liczyłem, że tą trasę zrobię w około 28 godzin. Mhm. Więc patrząc po tym, jak wcześniej, rok wcześniej przejechali ten maraton, bo to było około 36 godzin, to, no to wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy. Mówię, a to może jacyś po prostu zawodnicy, którzy chcieli sprawdzić sobie tą trasę, nikt tam jakoś specjalnie na wynik nie jechał. No, aczkolwiek, tak jak mówię, trasa w dalszej części zweryfikowała mój plan, no i jednak nie do końca to poszło po mojej myśli. Były jeszcze dalsze niespodzianki poza tą plażą? Oczywiście, że tak. Czy to... bardziej przygoda, czyli challenge wyzwanie, a nie challenge wyścig. Tak jest, tutaj mówię, wspomnienia wracają i od razu jest mi wesoło, bo kolejnym, od razu powiem, że ja jestem takim zawodnikiem, który jakby jest ostatni co do wczesnego wstawania podczas wyścigu ultra. Jak ktoś startuje dla mnie ultra o godzinie 5, 6, to jest to dla mnie hardcore. Ja po prostu lubię się wyspać, lubię wstać wypoczęty i dla mnie wtedy taka jazda ma sens. Natomiast tutaj troszeczkę też nie do końca, no trochę przeszacowałem po prostu te swoje plany, ponieważ tam kolejnym odcinkiem były kluki i to jest odcinek, który biegł po bagnach. No i niestety w te bagna... Myślałem, że tak jest. Niestety na te bagna miałem wjechać za dnia.
co już się niestety nie powiodło i dosłownie zabrakło około 20-30 minut, żebym przejechał ten odcinek specjalny, kiedy jeszcze jest widno. No niestety nie udało się i musiałem to zrobić już przy pomocy lampki, a jaka lampka by nie była, no to jednak na takim błotku to, no to są niespodzianki i musiałem troszeczkę uważać. Ale butów nie zgubiłeś. Całe szczęście nie zgubiłem, było mokro. Ale nie aż tak, żeby te buty się zapadały, żeby mnie po drodze zgubił. Pomyłka w obliczeniach, a powiedz mi, jak to wyglądało z przystankami na sklepy, na stacjach benzynowych? Czy ty miałeś to rozplanowane, miałeś rozpiskę, który kilometr, czy w sumie pojechałeś na żywioł? Ja tutaj troszeczkę przed startem sprawdzałem, na których kilometrach są takie kluczowe miejsca. Patrz tutaj, stacja benzynowa, no bo to są jedyne miejsca, które wiem, że są jakby otwarte całą dobę. Powiedz też od razu, jak dokonać takiego sprawdzenia trasy. Ja jestem, tak jak Paweł wspomniał, przed Wanogą. Szczerze mówiąc, liczę trochę na innych, którzy może udostępnią ślad gdzieś w internecie i będę miał gotowca z rozpiską, ze sklepami, stacjami benzynowymi, ale gdybym musiał sam to sprawdzić, to jak do tego podejść? Ja to akurat też jestem raczej ostatni do tego, żeby sam rozkminiać takie rzeczy. Dlatego każdemu, kto chce spróbować wystartować w takim wyścigu ultra, polecam od razu poszukać na portalu społecznościowym grupy zamkniętej, która jakby zrzesza osoby, które startowały lub będą startować. I już jakby wykonały tą pracę. Tak, tak jest, na danym cyklu. I sporo informacji można tam się dowiedzieć. Myślałem, że jest grupa gotowe ślady na zawody. I tam dokładnie piszą, na którym kilometrze jest sklep, w których godzinach jest otwarty i generalnie tutaj bazowałem jakby na doświadczeniach innych zawodników z poprzedniego roku. A tu są też takie dwie chyba grupy uczestników, bo ja pamiętam przed moim debiutem ubiegłorocznym na Great Lakes Gravel też na grupie na Facebooku liczyłem na taką pomoc i część zawodników była w tej samej sytuacji, część jakby nie miała z tym problemu, ale pojawiły się też głosy takie, które gdzieś tam negowały tę opcję w tłumaczeniu takim, no, że jest to wyścig, w którym ty masz być samowystarczalny, więc nie polegaj na śladzie, który od kogoś dostałeś, tylko sam weź internet, poszperaj, zrób sobie rozpiskę. No tutaj to powiem tak, że akurat ten wyścig, jeśli miałbym go porównać do innych, jest dosyć prosty ze względu na to, że tutaj było sporo stacji benzynowych na trasie, więc nawet jeśli ktoś gdzieś zapomniał bidony uzupełnić albo zjeść, to było pełno miejsc właśnie, gdzie mógł to zrobić. I tutaj akurat nie było problemów żadnych, więc nawet jeśli ktoś miałby jakieś większe problemy z logistyką, to na pewno by sobie tutaj poradził. No więc... tak, no przecież jakby nie było, to prowadzi wzdłuż wybrzeża, więc co chwilę jakaś miejscowość, kurort i tak dalej, więc... Można od razu w morzu też uzupełnić. A człowiek pewnie w maju niekoniecznie wszystko jest czynne już, prawda? Bo też niektórzy czekają tylko na sezon. Dokładnie, nie jest wszystko czynne, ale że tak powiem, jest sporo miejsc, gdzie można jakby te zapasy uzupełnić. Wiadomo, że każdy, kto będzie chciał startować w takim ultramaratonie, musi się zastanowić nad tym, bo są dwie opcje, albo jedziemy longiem, czyli jedziemy dzień i noc i wiadomo, że w nocy będzie troszeczkę gorsza dostępność takich sklepów i tutaj trzeba liczyć na stacje benzynowe, które są otwarte całą dobę. Wiadomo, że jak są mniejsze miasta, to potrafią też te stacje być otwarte powiedzmy do 24, 23 i to trzeba sprawdzić, ale akurat to chyba nie jest jakieś strasznie trudne, więc to z tym powinien sobie każdy poradzić. Więc myślę, że tutaj no, troszeczkę zaangażowania i można samemu wypracować, bo wiadomo, też każdy innym tempem jedzie. Ile ty miałeś postojów podczas tych 700 km? Moim celem przy tym wyścigu było to, żeby jakby jak najmniej tracić czasu na postoje. Więc jazda miała być jak najbardziej jednolita, stała, nieszarpana, natomiast cały czas chciałem jechać. I z Garmina, jeśli to wierzyć temu urządzeniu, to podczas 700 km miałem godzinę 15 postoju, więc starałem się jakby ten postój tylko i wyłącznie jakby załatwiać na poczet uzupełniania bidonów, kupienia czegoś do jedzenia, nie odpoczywania, bo w zasadzie nie musiałem odpoczywać, czułem się bardzo dobrze, więc cały czas chodziło tylko o to, żeby uzupełniać
kalorie z jakichś tam kanapek czy innych rzeczy, które miałem wcześniej przygotowane. No właśnie, co jadłeś podczas wyścigu? Podczas wyścigu zawsze jestem zaopatrzony w kilka żeli, klasyczną kanapkę, którą sobie sam tam... Bułka z bananem, ale mały? Nie, tego akurat nie. Ja bardziej preferuję tutaj bułeczki z wędlinką i z serkiem. Klasycznie po polsku. I tutaj jeszcze moja ukochana zawsze staje na wysokości zadania i daje mi kulki mocy. I tutaj to można też pełno przepisów wyczytać w internecie. I tam mieszanina, powiedzmy, orzechów, owoców suszonych, plus gdzieś tam masło orzechowe. I to też się super sprawdza. Aczkolwiek tutaj też każdy musi sprawdzić swoją wrażliwość, bo nie każdy jest w stanie jechać 30 godzin, jedząc tylko słodkie przekąski. To też jest dosyć duże wyzwanie. A co najchętniej kupowałeś w takim razie w sklepach, na stacjach? Ja tutaj najłatwiej, już to też jest przeze mnie wytestowane, kiedyś na takiej dłuższej przejażdżce gravelowej zjadłem hot doga. I to były jakby dwa razy zjadłem tego hot doga na takiej przejażdżce, pierwszy i ostatni raz w życiu. więc teraz to bazuje tylko na kanapkach, które tam są. To są w trójkącikach i to mi się najlepiej sprawdza, bo mój żołądek to przyjmuje, to są jakby cały czas jestem w stanie to strawić, nie leży mi to na żołądku, a jednak przebija mi gdzieś tam ten smak tego słodkiego, z którego cały czas korzystam. Czyli mamy gwarancję, że jak Tomek Szczęsny jedzie z przodu to i przejedzie przez Orlę, to dalej hot dogi będą. Hot dogi będą, zapiekanki będą, trzeba uważać na kanapki, bo jak przejadę pierwszy, chociaż patrząc na to, że startuję zazwyczaj jako ostatni, no to pamiętajcie, żeby mi ich nie wykupować, bo wtedy mój wynik już może być zupełnie inny. No mi się akurat dobrze smak hot dogów kojarzy i pamiętam na GLG, że hot dog na pierwszej stacji, na której mieliśmy postój, to był zbawienny. Smakowało jak... Naprawdę, jak najlepsze pożywienie. No to dlatego mówię, każdy musi to przetestować. Ja z kolei mam też taką fajną historię na innym ultramaratonie. Już właśnie zaklejony tymi słodkościami. Wtedy kanapek nigdzie nie mogłem kupić, bo to był akurat taki maraton ultra, gdzie te stacje benzynowe były w dużej odległości i bardzo rzadko. To powiem szczerze, że jak stanąłem przy jakimś pierwszym sklepie spożywczym w jakimś miałej mieścińce otwarty i zastałem na tacce ostatnią bułkę co najmniej z wczorajszego dnia i pani zobaczyłem, że ma ogórki małosolne, to jak wleciała sucha bułka z ogórkami małosolnymi, to byłem chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. To było przepyszne. Tomek, zapytałem Cię na samym początku, czy już się zregenerowałeś po Baltic Bike Challenge, bo wracając tutaj do tej Sudowi, której właśnie świeżo przyjechaliśmy, mieliśmy uczestników, którzy już startowali, no i większość niestety zakończyła DNF-ami, no bo organizm był przeforsowany, prawda? Więc opowiedz trochę więcej o regeneracji z Twojego punktu widzenia, prawda? Jaki sobie na przykład zakładasz rzeczy na sezon, ile startów, jakie odstępy i jak Twoja regeneracja wygląda po takim dystansie jak 700 km? Tym bardziej, że już wyścig był 3 tygodnie temu, a Ty powiedziałeś, że już masz jeden start MTB na swoim koncie. Tak jest. Ja powiem może w ten sposób, że trzeba bardzo uważać na to, bo ja jestem akurat takim zawodnikiem, że ja bym chciał jak najwięcej, jak najczęściej, chciałbym po prostu jeździć wszystko, co jest możliwe. No ale z racji tego, że no, organizm jest taki, jaki jest, no nie jesteśmy w stanie jechać wszystkiego, co chcemy, więc warto się zawsze skoncentrować, no w mojej ocenie na trzech, jeśli ktoś jest naprawdę jakimś mega harpaganem, to na czterech konkretnych imprezach, a resztę imprez traktować jako imprezy takie poboczne, gdzie treningowe. Będziemy po prostu sprawdzać, czy nasz organizm doszedł do siebie. Bo tak jak tutaj Marcin powiedziałeś, 3 tygodnie minęły, ja miałem start kontrolny w naszej lokalnej imprezie MTB, no i powiem szczerze, ta noga no, nie podawała za bardzo, tak jak byłem w stanie wygenerować odpowiednią moc, taką jaką zazwyczaj generuję, natomiast jakiekolwiek przetrzymanie tej mocy w dłuższym odcinku, na dłuższym odcinku było po prostu niemożliwe,
Więc ja ze swojego punktu to mogę powiedzieć, że takie 4 tygodnie to jest minimum od jakiegokolwiek innego startu. Mhm. I to też trzeba gdzieś tam przetestować, nogę sprawdzić, można sobie zrobić test i zobaczyć, czy dany odcinek przejeżdżamy w tej samej prędkości, wolniej albo szybciej, i to gdzieś tam nam da jakąś odpowiedź, na jakim poziomie regeneracji jesteśmy, lub też można się zaobserwować, jak to tętno nam wzrasta. No wiadomo, że każdy, no teraz w dobie czujników mocy, no to można patrzeć na moc, ale można też patrzeć na to tętno. Jeśli czujemy, że jednak to tętno nie chce wchodzić na takie poziomy jak sprzed zawodów, no to wiemy, że ten organizm jeszcze no, musi się po prostu zregenerować i no i nie ma sensu jechać, bo nie będziemy zadowoleni. Właśnie powiedziałeś po mocy i tętno, mi się skojarzyło właśnie z nie pamiętam, z którymś chłopaków z Sudowi właśnie rozmawiałem, jechali etapówkę. Pierwszy i drugi etap, ten sam poziom mocy, ale już drugiego dnia tętno 10 punktów wyższe, prawda? Więc widać, że już ta regeneracja już nie postępowała. Także trzeba tutaj jakby patrzeć na te parametry, wsłuchać się w ciało, nie? Swoje własne. No dokładnie. Tak jak ja jadę ultra, gdzieś tam wiozłem ze sobą tam paru zawodników i jeden, już tam minęło chyba 300 km, jeden do mnie mówi, kurde, mówię, chłopie, mówi, jak ty tak jedziesz i jedziesz, ciągle kręcisz tak samo, ani mocniej, ani lżej, już mówi, oszalej ci, mówi, ja mówię, no takie mam założenie, mówię, to jest właśnie mój cel, nie ma sensu na takich długich wyścigach gdzieś tam szarpać, bo to jakby nie ma przełożenia i tak w dalszej perspektywie na czas, który osiągniemy. Ale jechałeś aż tak precyzyjnie, że założyłeś sobie, chcę jechać w takich widełkach mocy i tego się będę trzymał? Czy nie, tutaj akurat bardziej na odczuciach. Miernik mocy gdzieś tam sobie patrzę i sprawdzam co jakiś czas, czy jakby pod wpływem zmęczenia ta moc spada. Natomiast jak widzę, że gdzieś tam jest ciutkę słabiej, to nie jest tak, że od razu wtedy mocniej, że zaczynam dusić, bo po prostu tu już trzeba sobie gdzieś tam zdawać sprawę, że organizm po tych wielu godzinach siedzenia już gdzieś tam się troszeczkę to zmęczenie odkłada. Wracając do regeneracji, czy ty tylko zluzowałeś z jeżdżeniem na rowerze, czy poddawałeś się na przykład jakimś zabiegom, nie wiem, u fizjoterapeuty, masażysty, rolka, rozciąganie? Drenaż. Brzydko powiem, ja to jestem w tym temacie stary komunista. I tak, ze względu na to, że sam pracuję jako menadżer klubu fitnessowego, więc wszystkie techniki regeneracyjne typu rolowanie, ćwiczenia rozciągające jakby znam i sam stosuję, no to jeszcze mam, powiedzmy sobie, mam takie gadżety, właśnie drenaż do drenażu, takie specjalne te nogawki, które od czasu do czasu sobie stosuję, i to są takie dla mnie przyrządy, że tak powiem, które od czasu do czasu gdzieś tam użyję. Natomiast masaże czy inne rzeczy, takie gadżety, gdzie miałbym tracić czas, że muszę iść do kogoś, na jakąś godzinę się zapisać, to powiem szczerze, nie mam czasu. Właśnie przez to, że jak jestem w pracy, jak normalny człowiek, siedzę tam 8 godzin, później gdzieś mam tam treningi z innymi podopiecznymi, co gdzieś mi zajmuje w granicach 2-3 godzin tak samo dziennie, no to jak widzimy, no już tam za dużo tego dnia nie zostaje. Dokładnie, więc tutaj muszę tym czasem no tak dosyć rozsądnie żonglować, żeby wystarczyło też dla mnie na te treningi, no bo wiadomo, że jak nie będziemy trenować, to formy nie będzie. Propos właśnie regeneracji tych różnych, powiedzmy, technik plus Twojej wiedzy właśnie wynikającej z zawodu. Czy w trakcie właśnie chociażby Baltic Bike Challenge jadąc na postojach wykonywałeś jakieś ćwiczenia, cokolwiek, jakieś rozciąganie, coś co powiedzmy dawałoby ulgę nogom na chwilę? Nie potrzebuję takich rzeczy w zupełności. Tak jak jest mój stan wiedzy taki, że ludzie czasami się pytają, jak ja mogę przejechać 700 km na rowerze, kiedy przejechanie autem 700 km jest problematyczne i daje zmęczenie. I tutaj to też każdego może dam taką dobrą radę, że jakby nogi to jest najmniejszy problem. Podczas długiej jazdy to nasz organizm nagle bolą nadgarstki, bolą barki, gdzieś tam plecy bolą, i tutaj każdemu polecam skonsultować się z jakimś fizjoterapeutą lub z trenerem personalnym, i żeby całe ciało było na tyle wzmocnione, żeby dobrze znosiło te wszystkie obciążenia. To wtedy wszystkie te bóle nam odejdą,
Plus do tego, wiadomo, no to już chyba rzecz naturalna i coraz bardziej u nas popularna, czy ten typowy bike fitting, żeby jednak mieć świadomość tego, że na tym rowerze siedzimy w sposób prawidłowy i jakby z tego tytułu nie ma jakby problemów z jakimikolwiek bólami, czy w odcinku od odcinka szyjnego, czy plecami, czy kolanami, czy jakkolwiek. To już polecam, żeby jednak gdzieś tam do specjalisty się udać i ten rower ustawić. No tak, bo to też po takim wyścigu, no, ktoś, kto nie jest przygotowany odpowiednio, ból może mu długo doskwierać, prawda? No, dokładnie. No, tutaj jak mam z kolegami jeździłem, to już różne historie słyszałem, gdzieś tam kolega nie czuł z tyłu pleców w ogóle, stracił czucie tam w obrębie łopatki i w ogóle dotykał się jej prawie i nie czuł, więc to wszystko tak było zdrętwiałe. I taki stan się utrzymywał nawet przez 4 tygodnie. Tak mi tutaj dawał takie sygnały, więc to jest no to dosyć istotna sprawa, o której dużo osób zapomina, a to jest kluczowe, bo to najprostsze rzeczy podczas długiego wyścigu potrafią nam sprawić największy problem. To co powiedziałeś, bardzo mi przywołuje tą rozmowę, którą dopiero co odbywaliśmy z Wojtkiem Koniuszewskim, gdzie jest to, rozmawialiśmy głównie o grawitacji. I tam też tak naprawdę Wojtek mu podkreślał, ogólnoworozwojówka, prawda, wszystkie mięśnie rozruszane, obręcz barkowa, kręgosłup, prawda, wzmocnienie wszystkich partii, bo jakby to oczywiście to nogi decydują, powiedzmy, o tym, ile tam watów generujemy, ale to całe ciało pracuje, prawda, więc tylko i wyłącznie właśnie tak dobrze przygotowany organizm jest w stanie to dobrze znieść, więc nie tylko waty, no. Dokładnie to, suche waty, bo tutaj to też... Naprawdę te waty nie są, jakbyśmy popatrzyli na nie, to nie są żadne imponujące jakby wartości, które gdzieś tam ktoś by zobaczył i powiedziałby wow. Kluczem to, tak jak powiedziałem, jest cały czas krótkie przerwy, stała jazda, zaplanowanie odpowiedniego żywienia, bo tutaj też pamiętajcie, że i to wszyscy w zasadzie, Marcin też jeżdżąc wie, że to można nawet na sobie samemu przetestować, że i za późno zjemy i to jest kwestia tam 5-10 minut, gdzieś czegoś nie zjemy i nagle czujemy odpływ siły i dopiero zjemy, cyk i znowu jakby zaskakuje ta moc i można dalej jechać bez zmęczenia. Ja pamiętam, Marcin, twój debiut w Great Lakes Gravel z zeszłym roku we wrześniu, ty miałeś chyba co do minuty rozpisane jedzenie, prawda? No ja staram się tego pilnować i nawet teraz na Sudowi ustawiłem sobie takie przypomnienie na Garminie i na zegarku, na którym był włączony stoper. Co 30 minut starałem się coś już zjeść. I dokładnie to jest to, co Tomek wspomniał o tym, że jak się spóźnimy chwilę, no to może jednak zacząć tego prądu brakować i też takie mam trochę wrażenie, że zaniedbałem pilnowanie tego czasu na jednym z etapów i też tego doświadczyłem. No tak, bo to jest tak, że powstaje dziura, której już nie jesteśmy w stanie zniwelować, prawda? To już tylko to narasta, to nie jest tak, że ona się utrzyma, ona już narasta wtedy, bo już ten głód jest jakby takim przedłużeniem i za chwilę będzie bomba i koniec zabawy. Dokładnie, a jeszcze mam, ja mam właśnie, to też jest we mnie takie, że jak jadę, to nie zastanawiam się, ile przejechałem, ile mi jeszcze zostało, tak jak wpadam w taki trans i po prostu jadę przed siebie i jakby ten stan gdzieś też mi powoli przeszkadza w tym, żeby jeść, ale no, tego naprawdę trzeba pilnować, bo to jest kluczowa sprawa. A masz coś takiego, że ustalasz sobie jakąś taktykę, żeby głowie było trochę lżej, że na przykład dzielisz sobie te 700 km na jakieś, nie wiem, 50, na setki, żeby trochę łagodniej to wszystko przeszło? Od posiłku do posiłku trochę się wciąłem. Powiem szczerze, nie wiem, czy ja mam jakiś jestem inny, czy ta moja psychika. Ja po prostu nad takimi rzeczami w ogóle się nie zastanawiam. W ogóle tego... Ale nie miałeś tak, że ci się dłużyło, że kurczę, jeszcze tak dużo, ja już jadę tyle godzin, a tu jeszcze, nie wiem, połowa albo jeszcze więcej. No właśnie nic takiego się nie dzieje. Jak jadę, to nawet taki przykład, dojeżdżałem właśnie już do Władysławowa, no i takie moje myśli, no dobra, to teraz na hel, za chwilę będę z powrotem w tym samym miejscu, jeszcze tylko wejherowo, moja ulubiona trasa na Mierzeję i jestem na mecie. Czyli jak turysta. Podzieliłeś sobie. Tak, no tylko tam gdzieś, ale to mówię, to są takie szybkie myśli w głowie, gdzie jakby nie przychodzi żadna chwila zwątpienia, aczkolwiek tak jak, bo tutaj też warto było zauważyć, że w tym roku Baltic Bike Challenge troszeczkę tą trasę pozmieniał i
jakby przewyższenia, tak jak były w tym Wejherowie, gdzie już mówię, wjechałem w te przewyższenia, tam noga już powiedzmy troszkę ubita, mówię, kurczę, no trochę tych faktycznie tych podjazdów tutaj dali. Poprzednio powrót, jak był z Helu, no to jechaliśmy takim brzegiem, gdzie tam było pełno piachu, rozjechane przez ciężki sprzęt i no mówię, jadąc teoretycznie powinno być gładko i spokojnie, to co chwilę musiałem schodzić z tego roweru i przepychać przez te wielkie bandy rozjeżdżone przez ten ciężki sprzęt. Ale tak jak mówiłem, to szybko mijało i w zasadzie gdzieś tam nie było takiego problemu, że miałem jakąś, nie wiem, że ciężko, nie dojadę. Głowa skoncentrowana na celu i aby do przodu, wolniej czy szybciej, w zależności od terenu, ale nie było takie, że jakieś tam były kryzysy albo coś tam się martwiłem czymś. Ty zwracasz, Tomek, uwagę na to otoczenie, które mijasz, na te krajobrazy? Czy jednak jesteś skupiony na tym, co przed tobą, jak koń na starówce, który ma klapki i widzi tylko to, co ma wprost? No powiem tak, tu jest, tak jak mówię, z jednej strony jestem bardzo skoncentrowany, aczkolwiek ultramaratony to nie jest tylko kwestia tego, że ja się lubię rywalizację, bo oczywiście lubię, ale bardzo dużą przyjemność i frajdę sprawia mi to, że ja sobie jadę, oglądam te piękne zakątki Polski. Każda ta część Polski naszej jest inna i jakby z okna samochodu nie ma możliwości, żeby zobaczyć te wszystkie piękne widoki. Koledzy się nawet ze mnie śmiali, bo ja wrzucałem zdjęcia, relacje, fotek narobiłem po prostu mnóstwo, ale to mnie na maksa jara i cieszy, że za każdym razem jak jadę, jestem w innym miejscu i mogę inne rzeczy jakby oglądać. W nocy jest trochę inaczej oczywiście, no bo już tam za dużo nie widzimy, ale noc ma też swoje uroki. Czyli nie tylko motywacja stricte sportowa jako wyzwanie, ale również też mimo wszystko w cudzysłowie krajoznawcza, nie? Tak jest, to jest totalna dla mnie eksploracja i to mega uwielbiam i sprawia mi to przeogromną frajdę. Tak jak pierwszy ten, znaczy w zasadzie to już był drugi Great Gravel, jak przyjechałem, po prostu byłem zachwycony, powiem, no to jest tak pięknie, że no kurczę, rewelacja. No jest pięknie, ale czy te obrazy zostają w pamięci, czy to jest tak, że to jest chwilowe? W tym momencie to widzę, jadę, jest pięknie, ale jak już wrócę, jak już tak właśnie, tak jak teraz zasiadłeś tutaj, jesteś w stanie odtworzyć to, co widziałeś? No wiadomo, że nie wszystko, ale część wspomnień zostaje i jakby tego nam już nikt nie zabierze. I naprawdę mega się cieszę i zamierzam gdzieś tam kontynuować tą jazdę w różnych zakątkach Polski, no bo chciałbym po prostu poznać całe tereny, które mamy, które są po prostu przez nas niedoceniane. Wyjeżdżamy wszędzie, a jakby nie eksplorujemy tego, co sami mamy. Tomek, my się poznaliśmy przed paroma laty w Szklarskiej Porębie podczas Bike Adventure, gdzie razem się ścigaliśmy. Co się stało, że spróbowałeś takiego bardziej spokojnego, bardziej przyziemnego sposobu na kolarstwo? No tutaj to wydaje mi się, że kluczowy był właśnie COVID i w momencie, kiedy nikt w zasadzie nie mógł na rowerze nigdzie się ścigać, rywalizacja gdzieś zginęła. No nawet był taki moment, że do lasu nas nie wpuszczali, tak? Nas też nie to gdzieś tam mi się, nawet powiem szczerze, nie jestem w stanie teraz otworzyć, jak to się zadziało. Natomiast gdzieś zobaczyłem właśnie pomorską 500-kę i mówię, kurde, może chociaż tam bym sobie pojechał, nigdy takiego dystansu nie jechałem, nigdzie nie ma ani jednych zawodów, wszyscy odwołują, wszyscy przepisują, mówię, dobra, to chociaż takie coś sobie przejadę, bo już po prostu masakra, że nie można nigdzie jeździć. I stąd to się wzięło. I jak przyjechałem raz tą trasę właśnie, to jako pierwszy ten ultramaraton, gdzie w zasadzie też jechałem go na 2 dni, bo nie wiedziałem, z czym to się je. Nabrałem tego szpeju, jakbym co najmniej na 2 tygodnie jechał. Rower mi się wręcz zapadał w różnych miejscach. I tak jak mówię, to też są takie fajna przygoda. Mija się po drodze tych zawodników, nie wiem, to Marcin, może też gdzieś widziałeś gościa, który gdzieś tam na hulajnodze nogą się tylko odpycha. I to jest naprawdę fajna społeczność, ludzie życzliwi, gdzieś tam są jakieś problemy techniczne, ludzie sobie pomagają. No klimacik, no rewelacja, dla mnie to jest piękne. Nie ma tej napinki. To jest taka moja obserwacja wśród ludzi, prawda? Nie, tutaj nie ma. Też jest fajnie, że spotyka się gdzieś tam powiedzmy 300, 400 osób, nawet 500 i
siedzimy sobie przy jednej ławce, rozmawiamy i tak naprawdę mamy do przebycia tą samą trasę, ale każdy na tą trasę ma jakby inny pomysł, inny cel. Jedni chcą przejechać w 3 dni, drudzy w 2 dni. Jeszcze kolejny cieszy się z tego, że dostał urlop i ma od żony spokój. Więc tak jak mówię, każdy gdzieś tam ma inny cel, ale te rowery łączą i to jest no, rewelacja. No, tak jak Marcin tutaj się wypowiedziałeś, no, na zawodach jednak gdzieś tam każdy jest spięty, skoncentrowany. Tych dyskusji tak za dużo nie ma. A tutaj jednak jest takie bardziej lajtowe podejście i taka bardziej przyjazna atmosfera i też ludzie mogą ze sobą więcej czasu spędzić, bo tak to nie oszukujmy, widzimy się na starcie, na mecie, ewentualnie jak ktoś gdzieś tam wejdzie na pudło, rękę podniesie, pucharek odbierze i zrywka do domu, tak? I to tyle. Więc to jakby zjednoczenie tutaj raczej średnie i tyle tak z tego. Wspomniałeś, że twoim pierwszym ultra była Pomorska 500. To był już gravel, czy ty jeszcze wtedy na MTB wystartowałeś? Nie, ja wtedy byłem takim, powiedzmy, dosyć mocno chciałem się wkręcić w przełaje. Mamy niestety tego pecha, że przełaje, jestem z Trójmiasta, z Gdańska dokładnie, przełaje wszystkie, które się odbywają, takie rangi, powiedzmy, Pucharu Polski, no to są ładnych parę kilometrów od Trójmiasta. No i za wyjątkiem ubiegłego roku, kiedy Cytniebo zadebiutowało. Tak jest. I tak mówię, mam ten rower przełajowy, no ale oponka taka, powiedzmy tam zapakowałem 38, no jadę. Jakoś się specjalnie nie rozczulałem nad tym, czy to będzie odpowiedni rower, czy nie. No powiem szczerze, no ta pierwsza edycja Pomorskiej 500 to też tak dała się we znaki jak te właśnie wasze ostatnie imprezy, czyli miałem wrażenie, że tyle ile jadę do przodu, to tyle ta chmura nade mną wisi. Muszę bronić swojego Greatless Gravel i Sudowia Gravel, mimo aury pełna przejezdność cały czas. Żadnego chodzenia i butowania. No tam akurat tak fajnie nie było. Nie jeden wpadł, nie jeden buty zmoczył, nie jeden tam gdzieś się wykąpał w jakiejś kałuży. Aczkolwiek to też jakoś tak specjalnie jakby nie przeszkadza. Ja ogólnie jak mam iść na trening, ja jestem akurat taki, że jak mam iść na trening i faktycznie jest słabo na zewnątrz, deszcz pada, no to ja jakby nie jestem takim już świrem, że nie wiem, wychodzę i jestem zadowolony, że w deszczu jeżdżę i sprawia mi to frajdę. No średnio. Powiedzmy, ale chciałeś przełajać. Tak, no ale to zaraz powiem dlaczego. I tutaj tak jak wyjdę właśnie na ten rower i jest ok, to większym problemem jest to, że ten rower później więcej go czyszczę niż w ogóle ten trening trwa. I po prostu jestem, no, irytuje mnie to do granic możliwości. A przełaje z kolei są taką fajną dyscypliną, gdzie możemy powiedzmy sobie pojeździć zimą. Ten wyścig jest krótki, intensywny i tam mi bardziej zależało na tym, bo to też jakby ktoś sobie pojeździł na przełaju, to zobaczyłby, że można być największym koniem, kręcić pierdylion watów, ale bez techniki to tam nic po prostu nie ujedziemy. No ja zawsze żartuję, że jeśli chodzi o przełaje, to jak przyjeżdża ktoś mocny, to mówię do pierwszego zakrętu. Dokładnie. I mi chodziło generalnie o to, żeby pojeździć sobie i tą technikę podszkolić. Co prawda nie doczekałem, ten przełaj nie doczekał jakby tuningu takiego mocniejszego, czyli jakiś tam kół z szytkami. Gdzieś tam jeździłem na oponie wypełnionej mlekiem, no wiadomo, trochę przyczepność gorsza, aczkolwiek po tej Pomorskiej 500 moje plany zupełnie się troszeczkę tak pozmieniały i przełaj, powiedzmy, poszedł dalej w świat, do Bartoszyc, gdzie kolega, cały czas mam z nim kontakt, jest bardzo zadowolony z roweru, a ja sobie już kupiłem typowego gravela, gdzie gdzieś tam ta pozycja jest troszeczkę mniej wymagająca, rower jest może nie taki sztywny, jest trochę więcej tych nierówności wybiera i jest po prostu na te dłuższe dystanse wygodniejszy. Wspomniałeś o Pomorskiej 500, że aura nie była zbytnio rozpieszczająca. Co tak naprawdę urzekło Ciebie na tych zawodach, że jednak no, kontynuujesz swoją ultra przygodę?
No te zawody, tak jak powiedziałem, były bardzo ciekawe. Trasa była, przebiegała fajnymi, przez fajne miejsca. Tak samo też, no później oczywiście to, niestety to odwołali, ale no, na drugiej edycji mogłem przejechać przez Drawsko, czyli też chciałem zobaczyć, jak to... Przez poligon, tak? Tak, tak, poligon, mhm. Tak. Chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda, no bo wiadomo, na co dzień no nie mamy możliwości sobie wejścia na poligon i zobaczyć, jak tam jest. No. Ja za dzieciaka łowiłem ryby na tym poligonie. Taki się miał układ. Przejeżdżając później ten poligon, mówię, ma, jednak ta pierwsza edycja była fajniejsza. Tego piachu tam było tam tyle. Tam była piaskownica przede wszystkim. Tak, tam piach, mówię, Jezus Maria, oszaleć. Miałeś przełaje, które odpuściłeś. Tak jest. I później się sam na siebie cieszyłem, że z jednej strony człowiek pewnych rzeczy żałuje, że czegoś nie zobaczy, później to przejedzie i mówi, to wcale nie było takie fajne, jak się wydaje. No ale tak jak powiedziałem, to są kolejne doświadczenia. Trasa była wymagająca, tak jak powiedziałem, jechałem dwa razy i aura potrafi nam zupełnie wyścig zmienić. Te dwa wyścigi, które były właśnie rok do roku, zupełnie były inne, bo ten tak jak powiedziałem, deszczowy był no, przeokrutny. Tam i sprzęt dostawał już nawet pod koniec to pożyczałem, całe szczęście, że wziąłem dużą oliwkę do smarowania łańcucha, pożyczałem oliwkę innym uczestnikom, bo po prostu gdzieś tam ten cały olej gdzieś tam wcześniej zużyli, no było hardkorowo. Ale tak jak powiedziałem, dodatkowe doświadczenie, jak już, ja jestem taki też, że jak już jadę, to już jadę. Najgorzej, jak mnie złapie ten deszcz, to już tam nie ma problemu, ale jak widzę na zewnątrz i mam wyjść na ten rower i się zebrać, no to jestem akurat nie do końca, lubię jeździć w takiej pogodzie, a jak już mnie zastanie, to już tam, tak jak powiedziałem, nie zastanawiam się nad tym, po prostu jadę i tyle. A ta pogoda dała ostro. A jeździsz na trenażerze? Trenażer jeżdżę, nie są to jakieś bardzo duże jakby przebiegi. Do niedawna jeszcze byłem instruktorem spinningu, cyclingu, jak to woli. Jeździłem około tam 12 godzin w tygodniu na rowerze stacjonarnym. W momencie, kiedy tych zajęć już nie prowadzę albo prowadzę je jakby okazjonalniej, to postanowiłem jakby zaopatrzyć się w taki trenażer i uważam, że dla osób, które nienawidzą jeździć w takich kiepskich warunkach, szkoda im sprzętu, no bo jak wiemy, dostępność różnych komponentów jest no, dosyć trudna, ceny też sporo poszły w górę, więc to gdzieś tam ten budżet nasz domowy troszeczkę zaoszczędzi. I też to jest fajne narzędzie treningowe, gdzie tak naprawdę jak ktoś nie używa ani pomiaru mocy, ani tam nie bazuje na tętnie, to na trenażerze przy tych dedykowanych aplikacjach dokładnie wszystko widzi co i jak i może ten swój progres bardzo dobrze monitorować w każdym momencie jakby zimowego przygotowania. Czy ty, Tomek, jeździłeś 12 godzin tygodniowo i jeszcze dokładałeś coś swojego, swoje jakieś treningi, czy już na tym poprzestawałeś? Nie, tutaj jakby rowery stacjonarne to było, można było jakby jako pracę, a musiałem dodatkowo jeździć, bo tutaj może dam przykład taki też sprzed paru lat, gdzie był triatlonista, który na trenażerze no, po prostu takie waty kręcił, że no, aż było to niewiarygodne. No ale później przyszła weryfikacja, pierwsze zawody, duatlon, trochę piasku i po prostu gościu tak się wypompował z braku techniki, tak się tam go wymiotało na tych piachach, że tak jak szybko zaczął, a mogę dodać, tak jak powiedziałem, to był triatlonista, więc on miał przygotowanie rowerowe i również biegowe, to tak jak go tam przeczesały te piachy, to tak później ani nie pojechał już dalej, ani nie pobiegł, po prostu chłop był zniszczony. Więc na pewno trzeba dużą uwagę przykładać do techniki. Bez tego, nawet jak będziemy najmocniejsi, to okej, może gdzieś tam na szosie, to nie ma aż takiego dużego znaczenia, gdzieś tam wiadomo, jak ktoś umie przycwaniakować, tu na kole pojechać, to się uda. Natomiast jak są jakieś trudniejsze warunki, czy deszczyk popada, czy nie wiem, nawet MTB, cokolwiek, jakiś inny rower pojedzie się, to ta czysta moc nie zawsze jest jakby gwarancją tego, że będziemy gdzieś tam w czubie stawki, patrząc na to, jakie mocy generujemy.
A u Ciebie gravel jest już ponad MTB, czy to jest na równi? Myślę, że na równi. Ba, te dwa rowery taką samą frajdę mi sprawiają. Czy to jest ultra, czy tak samo bardzo lubię jeździć raz, dwa razy do roku. Staram się zawsze, żeby to się zadziało, czyli jeżdżę na etapówki. I w Polsce? Etapówki? W Polsce. Tutaj takie imprezy, jak my, jak jeździłem, no to Beskidy MTB Trophy, Bike Adventure, Ochotnica Cztery Wieży, Sudety. Jestem zapisany i dopiero pierwszy raz w tym roku pojadę Sudety. To jest jakby w tym roku akurat jako etapówka to będzie jedyny cel. Najstarsza polska etapówka. Tak jest. To będę jechał. Jazda na rowerze górskim cały czas mi sprawia bardzo dużą frajdę. Tym bardziej, że w Trójmieście, jeśli ktoś miał okazję gdzieś tam do nas przyjechać, Marcin miał, no to można się bardzo mocno zdziwić. Mamy mnóstwo podjazdów, mnóstwo trudnych zjazdów i jest naprawdę, jest rewelacyjnie. Zresztą, przepraszam, wyjdę w zdanie, odcinek będzie na początku czerwca opublikowany, a kilka dni później, czy kilkanaście dni później, Marcin, którego jest Gdynia Maraton? 12 czerwca. 12 czerwca Gdynia Maraton, też bardzo ciekawa trasa, więc zapraszamy. No, warto podkreślić, że za 2 lata będą tam Mistrzostwa Europy w maratonie. To też jest taka już świeża informacja sprzed kilku dni, także europejski czempionat w maratonie i również przy okazji, przepraszam, tak mi się skojarzyło, Mistrzostwa Europy w przyszłym roku w cross country również w Małopolsce, z kolei przy okazji Igrzysk Europejskich, także dwie duże imprezy w skali europejskiej w kraju. Polska rowerami stoi. Kolasem górskim stoi. Maja Włoszczowska na emeryturze, a tu mamy takie imprezy. Tak. Wiemy tak samo, że jakby to nasze kolarstwo gdzieś tam będzie bardziej zapamiętywane, będą więcej dzieciaki chciały jeździć, kiedy będą gdzieś tam sukcesy, gdzie ludzie będą jeździli i jakby będziemy mieli możliwość, no każdy z nas w zasadzie, propagowania tego sportu, bo to jest bardzo piękny sport, jest ciężkim sportem, jest wymagającym, wymaga no, poświęcenia sporej ilości czasu. Natomiast daje dużo frajdy i miejmy nadzieję, że gdzieś tam za jakiś czas znowu będziemy mieli kolejne gwiazdy, z których możemy się cieszyć. No, na razie w tym cross country, powiedzmy sobie, mamy jeszcze sporo do zrobienia. Aczkolwiek mamy już takie pierwsze jaskółki, jeśli chodzi o młodsze kategorie. Mamy Matyldę Szczecińską i Natalię Grzegorzewską, więc za te dwie dziewczyny no, możemy szczególnie trzymać kciuki. Jest ogromny potencjał, no ale panowie, weźcie się do roboty. No, musimy liczyć na to, że gdzieś tam się jakiś nam znajdzie talenciak, któremu będzie się tą karierę chciało kontynuować i gdzieś tam o te największe laury walczyć. No, tak jak mówię, no, kolarstwo jest piękne i ja się na przykład bardzo cieszę, bo to też nie powiedziałem wcześniej. Generalnie ja się, można powiedzieć, wywodzę, jakby ktoś mnie zobaczył, wywodzę się ze sportów bardziej siłowych, natomiast gdzieś tam po kontuzji sporty walki, jakby, czy nie, sporty walki, w zasadzie to nie, to był, ja jeździłem ciężary, dokładnie, to były, czy tam trójbój siłowy, czy wyciskanie sztangi na ławeczce, tutaj już nie chcę się jakby zagłębiać w ten temat, bo jakby to było parę ładnych lat temu i bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby się przestawić, bo to są zupełnie inne sporty. To też trzeba sobie zdać sprawę, że człowiek jest albo silny, albo wytrzymały. Mhm. I tutaj, plus tutaj jeszcze dynamika przy rowerze. Jakby tak jest. Mówić, no. Ja ważyłem wtedy około 90 kg, więc udało mi się i tak zrzucić 10 kg przez te, powiedzmy, 10 lat, ale gdzieś tam to jest okupione, kurczę, no, ciężkim treningiem. No i ja bardzo dobrze wiem, co to znaczy. Nie jestem jakby urodzonym jakimś talenciakiem, który wsiądzie na rower i nie pojeździ i od razu pojedzie i będzie miał dobre wyniki. To wszystko jest gdzieś tam okupione ciężką pracą. I to tak, że każdy, kto w zasadzie jeździ na rowerze, może potwierdzić, że nawet jeśli jest mocny, odpuści treningi, powiedzmy, na miesiąc, no to po prostu jest aż niewiarygodne, jak osoby, z którymi się jeździło w danym momencie, jak one nam odjeżdżają i nie jesteśmy w stanie w ogóle gdzieś tam z nimi w ogóle jechać. To jest w rowerze no taka dobra lekcja, że po prostu trzeba cały czas w takim razie, że zmigrowałeś, można powiedzieć, ze sportów siłowych do kolarstwa akurat.
Miałem kontuzję więzadła krzyżowego przedniego i od tamtego czasu gdzieś tam właśnie musiałem odpuścić ciężary. Lubiłem właśnie grać w piłkę nożną i to ta przez piłkę taki tak, wyraz, tak, tak, typowy. Tak, dokładnie, ta kontuzja to właśnie, bo to był, tak jak powiedziałem, gdzieś tam te treningi siłowe były jakby nieodzowne w moim życiu, a uzupełniałem je jakby grą w piłkę nożną gdzieś tam raz, dwa razy w tygodniu. No i po zerwaniu tego więzadła musiałem sobie znaleźć po prostu inną zabawę. Za młodego człowieka, bo to też jeszcze wcześniej trenowałem lekką atletykę, to w momencie, kiedy kończyłem jakby tą karierę lekkoatletyki, to bardzo chciałem wcześniej jakby za młodych lat jeździć na rowerze, ale wtedy akurat nie było możliwości takiej, bo ciężko byłoby, mówię, dzisiaj młodzi ludzie sobie nie zdają sprawy, że mamy właśnie te portale społecznościowe, ludzie się umawiają, a wtedy nie było nic, nie było telefonów. Nawet nie wiedziałem, gdzie taka grupa jest ludzi, którzy jeżdżą, bo wtedy myślę, że bym zaczął jeździć dużo szybciej, bo tak naprawdę moje jeżdżenie na rowerze to się zaczęło w 2010 roku, o ile dobrze pamiętam, gdzie poskładałem sobie pierwszy rower górski na 26 calach i wystartowałem w pierwszych zawodach. I to też był w zasadzie, można powiedzieć, taki ultramaraton, bo to były w Sopocie zawody organizowane przez Red Bulla, to się nazywało Kwiat Paproci. Ach, było, pamiętam, tak, to było takie nocne jeżdżenie, tak, pamiętam, tam się jeździło od zachodu słońca do wschodu słońca. I wtedy też byłem już takim paroletnim instruktorem i mówię, kurde, jak ja jeżdżę tyle na tym rowerze spinningowym, to jak odpalę, to wszystkich tutaj, wszystkim kredki z tornistra wypadną, tak będę jechał. No niestety rzeczywistość zweryfikowała tutaj, to była taka dla mnie nauczka, że to do dzisiaj w mojej głowie dosyć solidnie siedzi, bo wystartowałem, pętla miała około 8 km, no i słuchajcie, jak ja... Po czterech okrążeniach moich najszybsi już wkładali mi dubla. Czyli na tych kilometrach, no powiedzmy do 4, czyli tam 32, oni już mieli 40, tak? Więc po prostu dla mnie to było niewiarygodne. Tam nie było żadnych tak naprawdę podjazdów. Jedna jakaś tam zmarszczka, a mi się wtedy wydawało, że już tak ładuję w te pedały, że już mocniej się nie da, a goście przelatywali obok mnie tak, jak ja bym stał. No i od tamtego czasu gdzieś tam to trenowanie takie bardziej świadome weszło i z roku na rok gdzieś tam tą swoją dyspozycję poprawiałem. To były takie, można no powiedzieć... No dobrze, to cię nie sfrustrowało, tylko cię zmotywowało do dalszej pracy. No mnie akurat porażki w żaden sposób nigdy jakoś w specjalny sposób nie deprymowały. Wręcz jakby zachęcają mnie do tego, żeby więcej pracować. Czym mam trudniej, tym w zasadzie jest dla mnie łatwiej, bo znajduję większą motywację. A jakieś kontuzje kolarskie masz na swoim koncie? Nie, w zasadzie to nie miałem żadnego poważnego upadku, no chociaż no można powiedzieć, że w zeszłym roku, ale to nawet powiem, to było bardziej przez moją głupotę, gdzieś tam zaniedbanie, zamyślenie się, nawet nie wiem jak to nazwać, bo dojeżdżając gdzieś tam do pętli mojej treningowej na rowerze MTB, no mówię, patrzyłem wszędzie, tylko nie przed siebie, w kierunku jazdy. To mój Staś robi identycznie. Tak, i po prostu wywinąłem takiego orła i przez to właśnie też nie dojechałem na Great Lake Gravel. Wywinąłem takiego orła, że chyba tam łokciem uderzyłem sobie w żebra i po wizycie w SOR-ze na SOR-ze okazało się, że mam dwa żebra złamane i no właśnie, koniec ja to pamiętam, bo ty byłeś moim takim informatorem przed Great Lakes Gravel. Pamiętam, nawet sugerowałeś mi mniej więcej, jakie ciśnienie powinienem dobrać, w co się powinienem wyposażyć, co mieć ze sobą. No i nawet byłem zapisany do jechania z tobą w jakby tej grupie o danej godzinie i pamiętam, no duży smutek, duży taki, nie wiem czy mogę użyć takiego słowa, zawód, jak napisałeś, że masz kontuzję, że nie możesz jechać, no nie mogłem w to uwierzyć, no ale niestety tak się stało, tak. No to była dla mnie no, smutna historia, bo już tam pomijając to, bardzo chciałem wystartować, miałem właśnie dwie imprezy, jedną tam MTB, drugą właśnie ten Great Gravel Lake i byłem bardzo mocno nastawiony na tą imprezę, bo pierwsza edycja bardzo mi się podobała,
I już na samą myśl przebierałem nóżkami, że znowu sobie wystartuję na tej imprezie. No, a ta kontuzja, no niestety tak się przyfał, no taka niefartowna i no niestety cały przebieg tego, nie wiem, czy jak ktoś miał kiedykolwiek złamane żebra, to ja po prostu przez 2 tygodnie to w ogóle no, spać się nie da. Nie polecamy kichać. Nie polecamy. Kolegom mówiłem też, mówię, że jeżeli ktoś spróbuje mnie tylko rozśmierzyć, od razu ładuje bombę na głowę. Bo po prostu każdy jakieś takie... Nawet taki, głębszy oddech tak naprawdę jest. Tak, to od razu taki ból, że to był śmiech przez łzy tak naprawdę. Tak, to jest dokładnie. To jest coś strasznego. No później, tak jak mówię, te żebra mi się zrosły. To dobrze, że to końcówka sezonu była, tak? No taka końcówka, wiem, już teraz to był chyba koniec lipca, ile był, którego chyba gdzieś tam great jest we wrześniu. Końcówka września, tak. Tak, no to gdzieś tam był koniec lipca, bo oczywiście ja to jestem zawsze nadmierny optymista i mówię, dobra, miesiąc, dam radę, przejdzie, będzie git. No niestety, bo o ile dobrze pamiętam, tydzień po Great Gravel Lake, albo 2 tygodnie, no już ciężko teraz pamiętam, wrócił, ale był Shooter Master. To było 2 tygodnie, bo Shooter Master był na początku października, bezpośrednio, tak, 2 tygodnie dobrze, w było. I on był właśnie na Kaszubach i to był pierwszy moment, kiedy ja gdzieś tam wsiadłem na rower, byłem zupełnie bez formy, ale byłem po prostu taki na to jeżdżenie, że tak powiem, zapalony. Głodny, nie? Że no nie byłem w stanie sobie tych zawodów odpuścić. Przyjechałem gdzieś tam w połowie stawki, ale jakby tam było chyba 190 km, 180 do przejechania, ale byłem taki zadowolony i taki szczęśliwy, że jadę na tym rowerze. Już nie wspominając o tym, że no, mój brak formy spowodował, że gdzieś tam po 100 km to już się czułem, jakbym 300 co najmniej przejechał albo lepiej. Ale byłem taki głodny, że nie byłem w stanie sobie tego startu odpuścić i byłem mega zadowolony, że się to udało zrobić wolniej, bo gdzieś tam musiałem unikać tych korzeni, tam każde podbijanie na jakichś nierównościach gdzieś tam jeszcze powodowały dyskomfort, ale no nie byłem w stanie sobie, że tak powiem, odmówić tego startu i no, rewelacja, także no, mam nadzieję, że ten start, który w zeszłym roku mi nie wyszedł na Great Lake Gravel, uda mi się w tym roku. No, mam nadzieję. No. I bo bardzo miło tą trasę wspominam. Jest mega fajna, mega różnorodna. A będzie jeszcze będzie ciekawsze, bo poprawiamy wszystkie, jakby wyciągamy wnioski, szczególnie z zeszłego roku, kiedy pewne fragmenty były mniej odporne na wodę, więc jeszcze lepiej jakby to poprowadzimy. Tam Filip Raczkowski w tej chwili już nad tym się mocno pochyla. No także powiem wam, że no to jest trasa, jest sztos, tereny są sztos i jak jeszcze są wolne miejsca, to zapisujcie się póki są, bo kurczę... Miejsc nie ma, jest tylko lista rezerwowa. No to już nawet nie ma co, ale to mówię, na gdzieś 2, 3. Tak, albo można liczyć gdzieś, że ktoś tam po drodze wypadnie i gdzieś tam pakiet będzie do sprzedania, bo tam czasami się te pakiety gdzieś tam przed końcówką, znaczy przed startem gdzieś tam parę się pojawia i liczyć trzeba na to, że coś może wpadnie, ale wątpię. Pytałem Cię na samym początku o regenerację, potem powtórzyłem to pytanie, teraz właśnie mówisz o Great Lakes Gravel, o dostępnych pakietach. W zeszłym roku mieliśmy taką sytuację właśnie, że to był już ten moment, kiedy tych imprez gravelowych było dużo więcej. My byliśmy ostatnią imprezą tak naprawdę taką ultra w sezonie. I na kilkanaście, na 2 tygodnie przed imprezą zaczęły się sypać właśnie DNS-y tak naprawdę. Przede wszystkim ludzie byli zajechani. Ludzie po wschodzie 1400 do nas pisali, dzwonili. Po jakichś tam innych imprezach po prostu, że już mają tak wycieńczony organizm, że nie są w stanie po prostu podjąć wyzwania. Co między Baltic Bike Challenge a Great Lakes Gravel w tym roku u Ciebie w kalendarzu, jeśli chodzi o ultra? A więc tak, no tutaj ze względu na to, że jakby należy do teamu MH Automatyka, więc mamy swój cykl, który jest właśnie... No to maratony MTB, prawda? Więc tak, jakby, tak. Natomiast jeśli chodzi o ultra, o ten taki naprawdę więc ekstremalny wysiłek. A na ultra to tak jak gdzieś tam, tak jak powiedziałem, będę jeszcze na jednej etapówce startował w MTB i muszę zobaczyć, jak się będę czuł. Bardzo bym chciał jeszcze pojechać gdzieś, powiedzmy, w okolicach sierpnia,
tak gdzieś, bo no tak, no gdzieś w okolicach sierpnia, nawet troszeczkę dalej jeszcze coś spróbować sobie znaleźć, jakieś takie ultra, ale wydaje mi się, że już nie będę w stanie pojechać, albo no nie będzie sensowne to, żebym jechał gdzieś tam jakieś 700 km, tylko gdzieś tam bym się chciał pochylić na takie 400, 300-400, nie? Na, tak, na takim mocniejszym trochę tempie. No bo tak jak mówię, ja bym mega chciał wszystko jeździć, no ale tak jak tutaj powiedziałeś, przypuszczam, że dużo ludzi ma podobne podejście, ale później no gdzieś tego prądu brakuje i jakby ta jazda już się staje mniej przyjemna, no to no, robimy to dla frajdy, dla jakby dla zajawki, żeby mieć z tego, wiadomo, musimy się zmęczyć, ale gdzieś tam, żeby była przyjemność, a nie, że od pierwszych kilometrów już czujemy, że ten organizm jest na hamulcu. Na ketonalu się jedzie, prawda? Nie, to bo też takie niestety praktyki są, no to też warto, myślę, żeby powiedzieć o tym, że po prostu to jest robienie sobie krzywdy i tak naprawdę zapłacimy sztosy, bo to płacą. Wyjdzie, tak. To bardzo szybko potem wychodzi, płaci się cenę i to jest naprawdę często rozstanie się w ogóle z danym sportem, daną aktywnością. Dlatego właśnie bardzo się cieszę, że gdzieś tam te kontuzje mnie omijają, takie stricte wynikające z tego, że gdzieś tam więcej jadę, więc to jest, pamiętajcie, i to dla wszystkich, te przygotowanie ogólnorozwojowe jest kluczowe. Bardzo dużo osób je pomija, mówi, o, ja nie mam czasu. Ja mówię, no dobrze, a ile razy w tygodniu ćwiczysz? No 5 albo 6. Ja mówię, no kurde, no to zrób ten trening jeden mniej, ale zapewnij swojemu organizmowi odpowiednie przygotowanie do tych wyścigów, bo może dzisiaj to nie wyjdzie, może jutro to nie wyjdzie, ale ty prędzej czy później gdzieś to poczujesz, twoje plecy się odezwą i zawsze, zawsze gdzieś tam będzie, u każdego ten problem będzie inny, ale prędzej czy później to się odezwie do każdego. Nie masz, Tomek, takiego wrażenia, że coraz częściej imprezy ultra goszczą też takie osoby, które znamy, powiedzmy, z maratonów biegowych, które na co dzień mają brzuszek, siedzą, prowadzą siedzący tryb pracy, tryb życia, ale gdzieś tam usłyszały o maratonie, chcą się sprawdzić. I czy nie odnosisz takiego wrażenia, że właśnie podobny obrazek mamy teraz przy tym natłoku imprez ultra? No powiem tak, że jakby ja nie obracam się w tych środowiskach, gdzie tych ludzi jakoś tam znam, ale można zaobserwować, że dużo ludzi właśnie tak turystycznie podchodzi do tematu i uważam, że to jest mega, mega fajne, bo tak jak kiedyś jeździłem na rowerze, gdzieś tam nawet to były, powiedzmy, okolice wakacji, trochę wcześniej, jechałem sobie brzegiem morza, powiedzmy, tymi ścieżkami rowerowymi, ludzi zero, tak? Jak gdzieś tam się przejechałem jesienią, no, jakiś świr jedzie na rowerze, bo jeden gdzieś tam mijasz drugiego tam, a teraz tych ludzi po prostu na rowerze jeździ coraz więcej i to jest jakby w mojej ocenie bardzo dobre, bo ludzie aktywnie spędzają czas. Tak, tak, tylko ja pytam jakby w kontekście no, tych długich, nieraz morderczych dystansów, tak? Ja ci odpowiem akurat. Wiesz, tutaj na to pytanie, tak przychodzi mi do głowy para ze Szczecina, która w zeszłym roku startowała w Great Lakes Gravel. Wystartowała. Przyjechali bardzo fajne takie wysokie półki, można powiedzieć, rowery na styku damki i miejskiego roweru. Z założenia traktowali tą imprezę turystycznie, powiedzieli, że podzielili sobie trasę tam na 3 razy 150-160 km. Takie dystanse czasami też jeżdżą jakby jako po prostu turyści. No i jedyne, co ich pokonało, to pogoda, prawda? Oni pierwszego dnia się wycofali, natomiast tych osób właśnie myśląc o tym turystycznie jest bardzo dużo. Zresztą nasz znajomy wspólny Roman Drzewek, czy Greatest Gravel, czy Sudowie Gravel, czy Vanogę właśnie, tak, pojechał też w sposób turystyczny. Okej, bo może ja nie doprecyzowałem, bo fajne jest to, że właśnie są osoby, które patrzą na wyścigi ultra przez pryzmat turystyki, dzielą sobie gdzieś ten dystans na kilka dni. Planują tutaj postój, planują tutaj nocleg, fajnie, ale bardziej chodzi mi o takie osoby, które właśnie nie są do tego przygotowane, a gdzieś tam się zażynają, bo gdzieś określiły sobie jakiś cel, czy to czasowy, czy wynikowy, nie są do tego przygotowane i dążą do tego, mimo że to wszystko jest ponad ich siły. No, może ja tutaj trochę powiem, moje doświadczenie akurat w tym temacie tutaj jakby nie pomogę, bo ja nie obracam się jakby w takim kręgu ludzi. Tutaj to można byłoby zapytać organizatora, jak on tam widzi, ile ma tych DNF-ów. Ile tych DNF-ów jest. Mogę jedynie powiedzieć to na przestrzeni tego,
bo teraz tak mi się przynajmniej wydaje, albo może tego już tak nie śledzę bardzo. Bardzo, bardzo dużą popularnością cieszyły się triatlony i no, było bardzo takich dużo imprez, gdzie powiedzmy była impreza w Gdyni sygnowana Ironmanem i nagle patrzymy, startują tam osoby, które w ten cały dystans, przypomnijmy, to jest tam 1800 pływanie, 90 rower i półmaraton, czyli 21 km biegu, pokonywali w 7 godzin. I tak jak też tutaj miałem okazję rozmawiać ze swoimi znajomymi, mówię, kurczę, ja mówię, okej, chęć ruchu, super, tylko jakby porywanie się z motyką na słońce gościa, który waży 120 kg, i poddawanie jakby takim obciążeniom jego organizm, który no nie jest do tego przygotowany, no to też nie do końca jest odpowiedzialne. Gdzieś tam trzeba, nawet jeśli wiadomo, no nie musimy być super fit, ale gdzieś tam powoli ten organizm trzeba przyzwyczajać do wysiłku i należy to robić stopniowo. I tutaj mówię nawet w takim odniesieniu, bo to chodziło mi bardziej o tych celebrytów, którzy to robili. I widać było po prostu, że oni to są twarzami, okej, super, no ale jakby sam start w tej imprezie, no to z punktu widzenia jakby trenera, czy osoby gdzieś tam, która siedzi, to w tym już tam trochę czasu, no to w ogóle bym takich imprez dla takich ludzi nie polecał. Ultramaraton oczywiście zupełnie inna sprawa, bo tak jak możemy, nie trzeba być super przygotowanym, mamy bardzo dużo czasu. Można to potraktować typowo krajoznawczo i jeżeli mamy na powiedzmy 400 km limit 100 godzin, no to powiedzmy sobie szczerze, to osoba, która nawet jakoś nie jest super wytrenowana, może sobie ten dystans z przystankami spokojnie przejechać. Ja bym to pytanie Marcina troszkę inaczej zadał. Mając Ciebie tutaj jako osobę, która pracuje na co dzień w klubie fitness, jak na Was w perspektywie tych 2 lat zmienił się klient? Czy to jest tak, że macie już dzisiaj po COVID-zie więcej chętnych, większe zainteresowanie? Czy ludzie odwrotnie, wyszli bardziej już do natury, na zewnątrz i mniej chętnie wracają do klubów? Początek był taki, że po COVID-zie tych osób było trochę mniej. Systematycznie ta liczba ludzi wzrastała, jest ich coraz więcej. Natomiast widać też tendencję, że jeżeli jest pogoda, jeżeli można jakby te aktywności wykonywać na świeżym powietrzu, to ludzie dużo częściej wychodzą na świeże powietrze. To można było nawet do dzisiaj, że jest delikatny problem, można powiedzieć, z kupnem rowerów, tych rowerów nie ma. I to jest właśnie też wynikiem tego, że po prostu dużo ludzi zaczęło te rowery kupować i tego sprzętu brakuje. No co też uważam, że jest pozytywne, bo generalnie czy to jest zima, czy jest lato, czy no, powinniśmy się cały czas ruszać, a w jakiej formie to robimy, to każdy niech sobie dopasuje do tego, co po prostu sprawia mu przyjemność, bo tutaj też my sobie siedzimy, jesteśmy rowerowymi gdzieś tam zajawkowiczami. No, wariatami, kolarzami. Także jakby my bardzo dobrze się rozumiemy. Ale są ludzie, którzy na przykład roweru nie lubią, sam takie osoby znam. Ja mówię, okej, idź na spacer, popływaj na kajaku. Kolegujesz się w ogóle z takim? Pewnie, że tak. Ja to... Masz ochotę na supa sobie pójść gdzieś tam sobie, ale żeby ten czas gdzieś tam nie spędzać przed telewizorem, przy tych gierkach, słuchając, nie wiem, tych wszystkich, wiadomo, tych zamulaczy telewizyjnych, gdzieś tam, żeby sobie znaleźć to, co nam sprawia przyjemność i po prostu to robić. Tomek, ty poruszyłeś aspekt krajoznawczy, tego obcowania z przyrodą. Powiedz mi, czy dla ciebie długi dystans to jest tylko wyścig ultra, czy też gdzieś tam w planach masz typowy bikepacking, śpiwór, namiot, kuchenka na łonie natury, taki odpoczynek? No właśnie tutaj to też jest takie trochę śmieszne, bo z drugiej strony nie lubię spać w namiotach, generalnie mnie to, jak już mam jechać, lubię sobie zwiedzać, ale jakby takie przystanki gdzieś tam z namiotem, z jakimś piworem, no to nie do końca jest mój klimat. Może jestem jakby uprzedzony do tego, bo mam jakby takie dosyć kiepskie doświadczenia
bo tak jak mówię, ja sobie lubię pospać, a gdzieś tam rozbiję ten namiot i powiedzmy, jakby to był jakiś wyścig, to ok, ale na przykład gdzieś tam jedziemy na pole biwakowe ze znajomymi i nagle, nie wiem, 6 rano wali słońce w ten namiot, ja już po prostu fioletowy tam z gorąca jestem, muszę z tego namiotu wyjść, to po prostu już mam wtedy od razu tego dosyć, gdzieś tam niemożność jakby wykąpania się, takiego, no to... Czyli lubisz taką wygodę. Tak, lubię wygodę, nie jestem jakimś typowym survivalowcem, lubię oglądać, ale jak już jadę, to już nie chcę robić przystanków, nie chcę tam, nie wiem, rozpalać sobie z patyków ogniska i robić kiełbasek, czy tam jajecznicy, kurczę, wyciągając gdzieś tam jakieś jajka z torebki. Jakby to nie do końca jest mój klimat, ale nie mówię, bo tutaj moi koledzy namawiają mnie na coś takiego i też spróbuję i wtedy będę wiedział, czy aby na pewno się nie pomyliłem w tym temacie, ale na dzień dzisiejszy no to jest jakby nie do końca to, co bym chciał robić. No chyba, że faktycznie gdzieś bym miał jechać za granicę i wiedziałbym, że pogoda jest fajna, że nic mnie tam jakieś anomalie pogodowe nie złapią. I jakby jakiś duży dystans jakby z punktu A do punktu B, no to może tak. Tak samo pytają się mnie, czy nie chciałbym spróbować jakiejś Wisły 1200, albo już mówię tam Wisła Extreme, ale tak, mówię, no dobra, to mówię, tak, też mówię, bez przesady, mówię, to musiałbym wziąć łańcuch na wymianę i mówię, i różne inne rzeczy eksploatacyjne, to też takie trochę takie hardkorowe, aczkolwiek też póki człowiek gdzieś tam w głowie mu się coś dziwnego nagle nie uroi, no to nigdy nie mówię, że na pewno tego nie zrobię, aczkolwiek na dzień dzisiejszy wydaje mi się to mało prawdopodobne, no ale ultra 700 km na rowerze też dla mnie było kiedyś niemożliwe, a jednak to jest tylko kwestia podejścia do tematu i po prostu zrobienia roboty i tyle. A jest jakiś wyścig, w którym bardzo chciałbyś wziąć udział? I go ukończyć oczywiście. Akurat co do jakby dokładnych wyścigów, nie, tak co do dokładnych, no to dobra, to tutaj to może jest, ale to jest jakby bardziej wyścig komercyjny, w którym Marcin miałeś okazję uczestniczyć, to jest właśnie Cape Epic, to bym chciał po prostu poczuć ten klimat tej jazdy i gdzieś tutaj... Gdzieś tam jest to w sferze moich marzeń. Wiadomo, że tutaj to kwestie ekonomiczne są tutaj dosyć ważne, bo ten wyścig jest no, taki dosyć hardkorowy i tu trochę trzeba budżetu nazbierać. Zwłaszcza teraz, bo tak. Porównując to do roku 2019, w którym ja byłem, to już cena niestety mocno poszybowała w górę. Tak, i to jest gdzieś tam w jakiejś sferze moich marzeń. Też bym chciał, ale to jakby jeszcze sobie nie znalazłem takiego wyścigu za granicą, gravelowego oczywiście, który gdzieś tam by mnie jakoś tak super zainteresował, ale powiem szczerze też, że jakoś tak specjalnie nie szukałem, bo nie chcę się nakręcać na razie na to, ale na pewno w perspektywie gdzieś tam przyszłego roku chciałbym jakiś zagraniczny wyścig zrobić, no żeby poczuć ten klimat, ale to mówię, muszę się rozejrzeć, co jest w ogóle dostępne i gdzieś tam, żeby to ziarenko się powoli wykluło i gdzieś tam sobie to przygotować się powoli do takiego wyścigu. Z jednej strony maratony MTB, etapówki, no mimo wszystko krótszy dystans niż ultra, z którym się mierzysz na gravelu. Pośrodku tego, od tego sezonu mamy, można powiedzieć, usankcjonowane kolarstwo gravelowe przez UCI. Będzie w środę Biezdroju UCI Gravel Series wyścig w połowie czerwca, ale również właśnie wyścigi zagraniczne w tym roku są właśnie takie oficjalne w Belgii, Holandii, Włoszech, Hiszpanii. Może to jest coś, co w ogóle myślisz o gravel racing, o takim dystansie 150-200 km wyścigowo, tak naprawdę wyścigowo. Powiem tak, jeżeli te wyścigi gravelowe będą próbowali robić na wzór wyścigów szosowych, gdzie będzie odpowiednia transmisja telewizyjna, to no, uważam, że to będzie taki sztos, że bardzo dużo ludzi będzie chciało to oglądać. A pytanie, czy chciałbyś czymś takim wystartować? Oczywiście, że tak.
To jest, mamy też nasze takie, przez też znanego zawodnika Michała Bogdziewicza mamy no tak. organizowane Gravel Ondo, czyli też takie właśnie, gdzieś tam jeździmy sobie 70, 80, 90 kilometrów takie jazdy, więc bardzo doskonale jakby wiem, z czym to się je. Wiadomo, jest to też, to już jest bardzo ciężki kawałek chleba, że tak powiem, bo tam zarówno i moc w nogach, i technika, i gdzieś tam trzeba umieć się znaleźć w grupie, tak, a mówię, jeżdżenie po takich dziurach, co my tam mamy na Kaszubach, i w grupie to też trzeba być czujnym jak ważka, jak ja to mówię, żeby się nie wpakować. W sobotę albo w niedzielę jest cyklo gravel, tak to się chyba nazywa, więc to jest jakby ta... No w którym będę brał udział. A, o właśnie! Ja tutaj podpytuję, nie śmiało gravel, resnik, a to jak stągle, a ja będę startował jednak. O Gdyni też nie wspomniał, że będzie 12 czerwca. No właśnie. Tak jak no mówię, właśnie. No te gravel... Ile tam jest? Przepraszam, że ci wydaję zdanie. Ile jest teraz w tym cyklu gravel dystansu? Tam jest 200 chyba coś kilometrów. Tak, no powiem od razu tak, że ten cykl to robią też znajomi z Trójmiasta, którzy robią bardzo fajne wyścigi. I w zeszłym roku jechałem ten wyścig. Gdzieś tam właśnie nie do końca byłem w formie. Udało się tam czwarte miejsce zająć, czyli najgorsze. Wtedy było 180 km, a w tym roku, bo w zasadzie wczoraj dostaliśmy jakby trasę i trasa będzie w tym roku miała 220 km, więc jest ciutkę dłużej, ale trasa też jest super, ale tak jak powiedziałem w moim teamie, mówię, słuchajcie, jak będę się czuł i już po tej mojej 700 będę czuł w nogach odpowiedni ogień, a tak delikatnie czuję, że może być całkiem nieźle już, no to wtedy pojadę i się sprawdzę. Jeśli nie będę czuł jakby powera, to jedziemy tam bardzo dużą grupą naszego teamu, czyli około tam 10 osób, więc gdzieś tam pojadę sobie razem z chłopakami i zrobimy sobie typowo taki turystyczny, koleżeński przejazd i tyle, bo to też no, tak jak mówię, ciężko jest pewne imprezy odpuścić i jakby ta 200 już wcześniej ją zaplanowaliśmy, wiedziałem, że to gdzieś tam będzie miesiąc czasu, więc no, w teorii powinienem się na styk wyrobić, ale jak będzie, no to wiadomo, plany jedno, a życie drugie, więc no, mogę mieć pobożne życzenie, że będzie dobrze, a jak będzie, to będziemy wiedzieli od razu w niedzielę. Ty tak, Tomek, sobie upodobałeś Pomorze gravelowo, no bo stamtąd jesteś, tak? Więc można powiedzieć, że jeździsz, że ścigasz się na swoim podwórku. Nie myślałeś na przykład o przeniesieniu się ze startami gdzieś na południe? No, znasz chociażby doskonale Karkonosze, Izery. Jak się na to zapatrujesz? Na pewno gdzieś tam to będzie w moich planach. Tak jak mówię, tutaj jedyne ograniczenie to jest ograniczenie czasowe. Bo gdzieś tam to się wiąże z wyjazdem, z większą logistyką, aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, lubię eksplorować, więc nawet jak gdzieś tam oglądam sobie jakieś, były teraz taki górski, powiedzmy, nie wiem, czy można nazwać to górski ultramaraton Lajkonik, tak, o ile dobrze pamiętam, to też tam sporo przewyższenia i tak gdzieś tam mówię, no kurde, też no tam było fajnie, bo chyba o 9 tysięcy. Tam było, tak, 9 tysięcy. 9 tysięcy. Na 400 chyba 50 kilometrów, tak? Nie, na 400 nawet. Na 400. Tam były dwa dystanse, 200 i 400. Tam ponoć były, na czterech chłopaki właśnie teraz na Sudowie przy okazji wspominali Lajkonika, no to mówi, że były straszne sztajfy, naprawdę. Tak. I gdzieś tam to jest taki fajny temat. Dalej uważam, że jakby Bike Adventure, na którym się spotkaliśmy, to jest jedna z lepszych etapówek pod MTB w Polsce na dzień dzisiejszy, jest zorganizowana super, więc tamte tereny też gdzieś tam jakby były shooterki jakieś fajne, których nie znam. No to właśnie Grafmagedon w sierpniu, no i właśnie wspomniany w Środowie zdoju też UCI Gravel Series właśnie, teraz Gravel Adventure. Czyli połowa czerwca i 18 początek czerwca, sierpnia. I początek sierpnia, w tym samym czasie co PGR jest Gravmagedon. No dokładnie, więc mówię, może tutaj coś taki start można zaplanować, bo to są, tak jak mówię, do wyboru, do koloru i imprezy są super i no chciałbym na pewno gdzieś tam skorzystać z tego. No, urlop też jakiś mam, więc nie wiadomo, że gdzieś tam trzeba będzie go wykorzystać. Nie jeżdżę na jakieś
kurorty, nie siedzę z drinków z palmami, nie piję, więc dla mnie jakby wypoczynek taki aktywny, gdzieś tam, gdzie mogę się pościgać, jest dla mnie super jakby formą wypoczynku. I no, pracodawca i... chyba też to powinno cieszyć, że pracownik idzie na urlop i jest cały czas aktywny, prawda? Nie leżysz plackiem na plaży, nie popijasz drinka z palemką. No dokładnie, tutaj mówię, tak oni nie wiedzieli do końca, co ja robię, ale to też jest taka śmieszna sytuacja, bo jak pracuję właśnie w sieci klubów City Fit, to od razu tam mogę powiedzieć, to jedna tam trenerka przejechała właśnie Baltic Bike Challenge i to kolega mnie, mój drugi kolega, z którym pracujemy, że tak powiem, sprzedał, bo dziewczyna się pochwaliła, że o, przejechałam ten ultramaraton, była super zadowolona, a mój kumpel do mnie, a ja znam kogoś z City Fit, kto ten ultramaraton wygrał. I wtedy ja mówię, ja pierdziule, od razu musiałeś gdzieś tam mnie tutaj sprzedać, ale gdzieś tam wiadomo, że jak jest firma sportowa, to oni też się cieszą, że gdzieś tam ich pracownicy są zaangażowani w różne dziedziny sportu, no bo to jest ważne, nasza praca też odzwierciedla niejako to, jakimi ludźmi jesteśmy, więc dla mnie to jest dosyć istotne i jakby życzę każdemu, żeby się cieszył z tego, co robi, tak jak ja się cieszę, bo lubię z ludźmi pracować i mówię, czy to jako trener, czy jako osoba, która gdzieś tam pomaga rozwiązywać różne problemy, czy jako osoba, która motywuje te osoby nierzadko z jakimś, jak to mówimy przysłowiowo, z brzuszkiem, żeby cieszyli się dłużej w tym zdrowiu. Gdzieś tam to jest jakaś taka delikatna moja misja i to mi daje frajdę jakby i to mnie cieszy. I tego to cały czas chciałbym kontynuować w dalszym swoim rozwoju jakby. Czyli za sztangą już nie tęsknisz? Czy zdarza Ci się czasem? Ależ oczywiście, tak jak powiedziałem, trening uzupełniający, więc gdzieś tam siłownia raz w tygodniu musi wejść. I to właśnie pod kątem tego już nie jako, żebym dźwigał większe ciężary, ale na to, żeby mój organizm był przyzwyczajony i jakby zaadoptowany do większych obciążeń. I tutaj mówię właśnie w kontekście tego, że nie ma problemów, żebym miał jakieś kontuzje, nic mnie nie boli. Już też mówię, pierwszej świeżości nie jestem, bo jestem 79 rocznik, więc 43 lata, ale... To jesteście rówieśnikami? Nie, przepraszam, jestem 78. Więc cały czas się z tego cieszę, że jakby nie czuję upływu lat, ale to też jest wszystko jakby pod kątem tego, że coś wykonuję w sposób świadomy, zdaję sobie z tego sprawę, z tych ograniczeń. Tutaj też wiemy, że ta regeneracja jakby gdzieś tam delikatnie spada, ale trzeba robić wszystko, żeby było jak najlepiej i jak najdłużej. No ja byłem w lutym okazu naszego wspólnego znajomego Piotra Kalużnego na konsultacji właśnie fizjoterapeuty i też właśnie rozmawialiśmy o tym, żebym wprowadził sobie już taką siłownię na stałe raz w tygodniu, w kontekście tego, że właśnie no, w pewnym momencie trzeba już wyprzedzać tak naprawdę tą już jakby słabnącą regenerację organizmu, prawda? Więc wzmocniony organizm lepiej się regeneruje i wyprzedza się kontuzję, prawda? Wyprzedzać fakty, nie? No dokładnie, tutaj nawet tak jako taką ciekawostkę też mogę powiedzieć, bo to też wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy. Nawet pod kątem tego, że się dobrze czujemy, to trening wytrzymałościowy jakby nie wpływa na to, ile testosteronu mężczyzna produkuje. A pod wpływem treningu siłowego, nawet takiego raz w tygodniu, jakby ten testosteron nam od razu się podwyższa. I to też jest, a testosteron, no wiadomo, że to odpowiada za szereg różnych procesów w naszym organizmie, ale w bardzo dużym stopniu też odpowiada właśnie za regenerację. I taki trening siłowy jest bardzo, bardzo istotny. No, myślę, Tomek, że po tym zdaniu to teraz wszyscy się do siłowni na siłowni rzucą. Skoro więcej i żony siłowni... będą zadowolone. Więcej siłowni, szybsza regeneracja. Tak? Dokładnie. I trzeba po prostu sobie z tymi, każdy niech sobie radzi w taki sposób, gdzie czuje się jakby, że to mu najbardziej pomaga. No, tak jak mówię, ja tutaj mogę jakieś dać wskazówki, które gdzieś tam mam, które nabyłem z doświadczeniem swoim i na pewno tutaj każdy, kto gdzieś tam wyciągnie nawet z tej naszej pogadanki po troszeczkę z każdej strony dla siebie, to na pewno się będzie dużo, dużo lepiej czuł i będzie miał dużo lepszą frajdę z tego jeżdżenia i zrozumie poniekąd no to, w jakim celu my to robimy,
Chociaż myślę, że i tak osoby, które to słuchają, to, no to rozumieją doskonale. Motywacji nie trzeba tłumaczyć. Dokładnie. Tomek, tutaj właśnie rozmawiamy o tej regeneracji organizmu, o treningu ogólnorozwojowym. Wspomniałeś, że zamieniłeś przełajówkę na rower gravelowy dość dobrze, jakby tłumiący i tak dalej. Na jakim rowerze jeździsz konkretnie? Ja jeżdżę na Treku Checkpointie. Mhm. Jedyny model gravelowy w flocie Treka tak naprawdę, jeśli się nie mylę. Tak. Bo Emonda ma jakiś tam za potencjał na szerszą oponę, ale gravelowy Checkpoint jest jedynym. Tak, ten jest taki typowy. No jeszcze jest Domani, tak? Który jest takim uniwersalnym w sumie. Tak, to jest taki endurance rower z możliwością wsadzenia chyba opony do tak, 35 mm, o ile dobrze pamiętam. To jest akurat prawda. No, no tak, kryterium wyboru jakby roweru, ja jak ktoś kupuje, to jestem tragedia, bo po prostu nie, no rozkminiam temat od podszewki, a to, a to tamto, koła, kurde, po prostu. I oczywiście zawsze w każdym rowerze znajdę to mi się nie podoba i gdzieś tam szukam jakiegoś złotego środka. Ale tutaj akurat do marki Trek jestem przekonany, chociażby ze względu na to, że mają bardzo dobrą gwarancję. Jak ktoś popsuje, to mi w przeciągu 2 lat wszystko naprawiają. O ile będą części dostępne. Tak, o ile będą. Ale ten rower akurat też duże znaczenie przy jego wyborze, oprócz wiadomo walorów takich tam, już nie chcę mi się zagłębiać w aspekty techniczne, bo każda firma ma jakby troszeczkę w inny sposób to rozwiązane. Tak tutaj Trek mi się podobał pod kątem tego, że miał ładny kolor, jaki? To taki jest bordowy, świecący. Uh-huh. Do tego szukałem roweru, który będzie miał... Ja też przepraszam przede wszystkim na kolor, patrz. No, będzie miał napęd elektroniczny. Shimano czy SRAM? Ja akurat SRAMa, ze SRAMa używam, ale też zaraz powiem dlaczego. I tak, i do tego właśnie jednoblatowy, i tutaj jest właśnie taka śmieszna hybryda tego w tym rowerze, bo ja mam, no może ten napęd nie jest najtańszy, ale bardzo dobrze się sprawia, bo to jest jednonapędowy, jakby jeden blat z przodu, a z tyłu mam kasetę od MTB, czyli 12, kaseta 1050. Czyli igla masz. Tak, dokładnie, to jest, mam zapakowanego igla i po prostu daje to dosyć duży. To jeśli masz z tyłu 50, to z przodu ile? 40. Okej. Okay. Nóżka podaje. Tak, nóżka podaje. Tak, i ten napęd się świetnie sprawia. I o to mi chodziło, a tak jak poprzednim razem rozmawialiśmy i właśnie mówiłem odnośnie tej przełajówki, nie wiem o co chodzi, ale tutaj to jest jedyna taka rzecz, która gdzieś tam mi doskwierała. W momencie, kiedy mam elektronikę, no to wiadomo, że naciskam sobie guziczek i mi się przerzutki zmieniają. A jak podczas 700 km czy 500 zmieniam jakby manualnie, gdzie tam tą linkę wyciągam, gdzieś tam jak jeszcze wtedy właśnie na tej pomorskiej deszcz popadał, to wszystko kiepsko chodziło, no to jakaś mi się dziwna gulka zrobiła na dłoni i po prostu później przez miesiąc chyba tą ręką w ogóle miałem taki, nie mogłem za bardzo trzymać nawet kierownicy MTB. No i to też jakby dało mi jakąś tam chęć do zmiany tego na elektronikę. Shimano jakby jest fajne, nie korzystałem do końca, widzę tylko z obserwacji. Jedyny taki minus, co mógłbym w Shimano znaleźć, to nie wiem, może nie wiem jak to się robi, może są jakieś inne opcje, natomiast tam baterie są wbudowane i nie wiem jak to wygląda, na przykład jakbyśmy jechali gdzieś tam bardzo długi wyścig, jak to wygląda ładowanie takiej baterii. No tak, bo to z reguły jest tak, bateria w sztyce czy gdzieś tam, więc to trzeba rozebrać, a w AXS się wspinana. A w AXS się dokładnie, mam wpinaną i jeżeli wiem, że mi ta bateryjka nie wystarczy na cały wyścig, a gdzieś tam... A tak się zdarzyło? Nie. Producent podaje, że ta bateria powinna gdzieś tam pracować około 40 godzin. Więc nawet... Czy to jest twój limit w ogóle czasowy na wyścigi? Powiem tak, że już jak dojechałem 700, to gdzieś tam przerzucałem i patrzę, o! Zaczęła się świecić czerwona tam dioda na przerzutce tylnej. Więc na pewno tam jeszcze by sporo pociągnęła, tak jakiś zapas jest, ale gdybym jakoś martwił się, to gdzieś tam bym albo drugą baterię. No i plus jeszcze jest taki, że już naprawdę w ekstremalnych sytuacjach to dwie baterie nam zapewniają już wszystko, bo jakby sam ten element, który ładuje baterię, podłącza się na USB i na mini USB, na mikro chyba
taki telefon, nie, nawet nie wiem jak się to nazywa, ale taki telefoniczny końcówkę, czyli generalnie wyciągając, mając tylko samą tą przystawkę, mogę sobie naładować z powerbanka tą baterię, ona bardzo szybko się ładuje i to też nie stwarza jakiegoś problemu, więc tutaj jakby ten AXS bardziej do mnie przemawia, ale nie mówię, bo może ktoś mieć inne doświadczenia i może ma jakieś sposoby, na przykład podczas jazdy, że jednak to Shimano da się jakoś ładować, więc też nie mówię, nie. Ja przede wszystkim to mówię, nie chciałem mieć roweru z dwoma platami. Nie lubię tego i mnie to po prostu wkurza. Ale po właśnie baterii elektronicznej przerzutki na Baltic Bike Challenge chyba nie było zbyt dużo okazji do zmieniania przerzutki. Czy to jednak jest coś takie mielenie, chociaż był jeden ząbek? Niby nie, ale jakoś właśnie trochę było, bo tak jak mówiłem, pierwszy odcinek jechaliśmy w miarę równo, ale gdzieś tam były zawijasy, tu w prawo, tu w lewo, gdzieś tam trochę było jazdy po korzonkach, po piachu, więc wbrew pozorom nawet sporo tymi przerzutkami tam pracowałem. W łebie nas, przed łebą dużo piachu, później z kolei to też warto też wspomnieć, bo w momencie, kiedy już wydawało mi się, że najgorszy za mną, przejechałem nasz trójmiejski park krajobrazowy, gdzie tam, tak jak mówiłem, 3/4 przewyższeń właśnie znajdowało się na tym krótkim odcinku, to później wyjechałem odcinek od Pruszcza w zasadzie do Mikoszewa, czyli tam miejsce, gdzie jest prom, który właśnie, ta droga, która prowadzi już tam w sumie do mety, do Krynicy Morskiej, to tam taki nas wiatr zastał prosto w twarz, że tam jeszcze też sporo siły każdemu zabrało, bo tam prędkość 20 na godzinę, waty patrzę 220, 230, jeszcze byłem w stanie właśnie w tyle generować, mocno jadąc, a kurde, w ogóle nic nie jechałem, także nie wiem, czy mnie to akurat spotkało, bo to gdzieś tam była godzina 16-17, nawet widziałem, że w tym momencie, co ja przejeżdżałem w okolicy promu, to prom w ogóle z samochodami, jakby nie było tej przeprawy promowej, bo był za duży wiatr i widać było właśnie, że oni wstrzymali jakby ten ruch. Bo... Natomiast wyjechaliście potem wałem Wiślan chyba na południe, prawda, do pierwszego połączenia mostowego, nie? Tak. I właśnie tam od tego całego Pruszcza właśnie do tego połączenia, bo tam teraz powstało, ja nawet nie jechałem tamtą drogą wcześniej, bo tam powstały nowe ścieżki rowerowe. Tam jest R10, tak, jest przepiękna droga rowerowa, asfaltowa wzdłuż, albo szutrowa, nie wiem, czasowo. No, tam jest zmienna, bo tam jest trochę asfaltu. Tak, trochę tych płyt jump, trochę takiego szuterku, trochę gdzieś tam jakichś tam korzonków, znaczy tej trawy takiej korzeniastej, wystającej i tam naprawdę ten kawałek, tak już teoretycznie myślałem, że to będzie bułeczka z masłem, a się okazało, że tam gdzieś końcóweczka też tam dała się we znaki. To no, i sosklipem jest zbawienny na takim dystansie i w takich... Nie miałeś chociażby jednej myśli, czemu nie wziąłeś roweru górskiego? Nie, ja... Tutaj to też jest taka... Mogę przytoczyć taką anegdotkę, że rower górski jest fajny do prędkości powiedzmy 24 na godzinę, może 25, w zależności od tego jeszcze jakie się opony założy. Ale nasz kolega taki, Mateusz z teamu, mówi, o, ja nie jadę gravelem. Czy to Mateusz, którego ja znam? Tak, oczywiście. Nie jadę gravelem, MTB jest wygodniejsze, pojadę z wami sobie MTB. A mówię, okej, no chcesz jechać? No i okej, no pojechaliśmy właśnie, to była właśnie ta trasa na Mierzeję Wiślaną, czyli stanęliśmy, a tam i w Mikoszewie i ogień w jedną stronę, tam jest około 50 km. No i tak jak w pierwszą stronę Mateusz dał radę, ale widzę, tam już dojechaliśmy do tam do samego końca, do tej granicy, do tego szlabanu. Mateusz taki już bardziej fioletowy, mówię, co, jest wszystko w porządku. A później wracamy, mija gdzieś tam kolejne chyba 15 km czy od Krynicy. Mateusz, bombka, nie może jechać. Dam jeszcze tak jako zajawkę, że to nie było jakieś takie tempo, że gdzieś tam naciągaliśmy, bo jechał z nami nasz prezes klubu MH Automatyka Jarosław, który ma lat 60 teraz. Więc oczywiście jest mocnym zawodnikiem, jechał na gravelu, aczkolwiek wiadomo, że jak już Mateusz nie może za prezesem ujechać nawet na kole, no to gdzieś tam nie jest z nim dobrze. Ale to też jest ten odcinek taki, który sprzyja prędkości, bo to jest taka długa, prosta szutrowa przez wzdłuż wybrzeża, prawda? Tak jest, to, ale tak jak mówię... Tam się przyjemnie leci na to przylotowo. Dokładnie, ale tak jak mówię, rower MTB jakby na takie szuterki gładziutkie, ta opona jest szeroka, ona stawia większy opór i gdzieś tam, okej, może...
Nie powiem, bo wygodnie może jest, no ale jakby sama ekonomia jazdy i jakby to, ile musimy mocy włożyć w pedały i jak szybko jechać, no to gravel na pewno będzie tutaj szybszym rowerem. I od tego czasu Mateusz mówił, to ja już na takie przejażdżki rowerem TB zostawię jednak gdzieś tam w domu, a będę brał swój rower gravelowy. Dobrze, że sprawdził to na treningu, a nie bezpośrednio na wyścigu. No dokładnie, bo też powiem, że miał ochotę, bo to było niewiele przed tym, jak właśnie wjechaliśmy Pomorską 500, a miał taki głupi pomysł, żeby właśnie jechać rowerem MTB. Mówi, Mateusz, no przejedź się, zobaczysz, w mojej ocenie to będzie twój jeden z większych błędów i no to też mogę powiedzieć, że rower gravelowy, o ile dobrze pamiętam, to jako pierwszy chyba spec wypuścił. Nie, pierwszym ale z takich dużych firm. Skonfrontuję się, bo pierwszym rowerem gravelowym była Salsa. To była firma amerykańska, która wprowadziła pierwsze gravele. Natomiast jeśli sięgniemy bardzo daleko w historię, no to Specialized Stump Jumper, ten pierwszy Stump Jumper i dzisiejszy Crux, który jest, to są rowery tożsame praktycznie. Mi bardziej chodzi o to, że właśnie te takie niszowe, pewnie jest jeszcze taka firma Open, to pewnie oni też tam gdzieś tam ten rower taki mieli, tylko mi chodzi bardziej o to, że jak ja usłyszałem w ogóle o gravelu, to jakby mój kolega kupił speca i to był wśród tych dużych firm, to był chyba pierwszy rower gravelowy, o którym ja w ogóle usłyszałem i mówię, ja pierdzielę, mówię, co to za rower, ni to na szosę, mówię, po korzeniach tym szybko też nie, mówię, to jakaś padaczka, nie wiem po co to komu. Później ludzie zaczęli te rowery, ja będę miał, nie mam miejsca w domu, to będę używał tego roweru zarówno na szosę, jak i właśnie na takie przejażdżki szutrowe. No ale to kurde, nagle się, mówię, czas mija i tak mówię, no ja pierdzielę, no to po tych, mówię, tych nieprzyjemnych akcjach z tymi dziewczynami, które tam na szosie samochód potrącił, no to nagle ten rower gravelowy zaczął mieć jakby rację bytu i to tak jak mówię, duża część ludzi poprzesiadała się na te rowery gravelowe. Jak wiemy, rynek gravelowy jest dosyć duży, ale te rowery stosunkowo jakby na to, co oferują, to są solidnie drogie. One nie są takie, że tak powiem, widać, że jakby ta myśl i jest takie zapotrzebowanie na te rowery, że one są odpowiednikiem, jakby porównać to na tym samym poziomie o sprzęt szosowy, no to te szosowy łatwiej kupić jakby w niższych pieniądzach, nie? No my już z Pawłem o tym parokrotnie mówiliśmy, że jeszcze nie tak dawno prym wiodły na warszawskich ulicach rowery trekkingowe, rowery miejskie, a od jakiegoś czasu wydaje mi się, że więcej osób czy to dojeżdża do szkoły, czy do pracy, czy jeździ po prostu właśnie na rowerach gravelowych. To też tak zauważam. Wydaje mi się, że też tutaj, i z czego się oczywiście bardzo cieszę, że nasze polskie marki też wyszły naprzeciwko właśnie takiemu zapotrzebowaniu i mamy świetnie sprzedającą się i znaną chyba już na całym świecie markę Rondo właśnie, że Maja Włoszczowska też teraz to przecież promuje bardzo fajne. Dzisiaj mieliśmy premierę Rata, najbardziej kontrowersyjnego roweru gravelowego chyba w tej chwili. Więc to znowu Rondo jakby podgrzewa atmosferę. Tak jest. No oni takie, powiem, to mam to w sumie dosyć, firma nie jest jakaś super wielka, nie jest to jakiś potentat, no ale tak jak wymyślili sobie nawet ten rower górski synonim, tak, który ma... Innowacyjna na pewno. Tak, geometria po prostu niespotykana w żadnej firmie, gdzie nie oszukujmy się, budżet do tego, żeby te rowery produkować, mają dużo większy. I takie nowości powinny jakby wychodzić z innej strony, a my mamy polską rodzimą firmę, która jest znana w zasadzie na całym świecie. W pewnym momencie, jak Rondo startowało jako marka, Rondo było dużo bardziej znane za granicą niż w Polsce, bo to już był ten moment, kiedy gravele w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały. A u nas to dopiero jakby no, ktoś tam coś słyszał, nie? Jesteśmy tak z 15 lat później niż Stany Zjednoczone i gravele. Nawet Marcin się przerzucił na coś a la gravelowego na swojego treka. Zapaleniec MTB, prawda? Tak, ale u mnie to trochę wyszło z braku laku, bo w pewnym momencie straciłem rower górski, a że jestem uzależniony od rywalizacji, no to zerknąłem
w kalendarz, co jest, że tak powiem, do obskoczenia. Zadzwoniłem do Pawła na 3 tygodnie przed Great Lakes Gravel, czy można się jeszcze zapisać. Później wykonałem do ciebie telefon, jeszcze do Marcina Przędzaka, który też mi podpowiedział, w co się wyposażyć. No i tak złapałem bakcyla, przyznam szczerze. No bo w tym roku już zaliczyłem etapówkę na Sudowi. Za 10 dni to tak sobie zestawiłem z tym, co mówiłeś o regeneracji, że powinno się mieć 4 tygodnie odstępu, a tak naprawdę... Będzie o 12. Tak, między jednym a drugim startem będzie 12 godzin. 12 dni. No i później Islandia, na której też startuję w gravelowym wyścigu, więc no, wciągnęło mnie, muszę przyznać. U ciebie właśnie to wydaje mi się, że ten plan bardzo fajnie sobie zrobiłeś, no bo tak jak mówię, ta etapówka gdzieś tam, nie, bo w mojej ocenie gdzieś tam ta jazda po nocy bez spania to jest jakby najbardziej dewastujące dla organizmu. No, tym bardziej tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed włączeniem nagrywania, no pogoda nie jest zachęcająca na ten wyścig. To jest akurat prawda, więc kurde, będę tam trzymał kciuki za te, kropkę. Tak, za te sukcesy, bo to się śmiałem też do znajomych, mówię, bo to też jest też takie dziwne, bo są te trackery z perspektywy jakby osoby, która miałaby to oglądać, mówię, ja pierdzielę, wszyscy tam nawet jak jadę piszą, dawaj, dawaj, coś tam, kurde, wy to tak patrzycie, ja to tak wrzucam, mówię, żeby to ktoś tam wiedział, może ktoś sobie zerknął, jakie tam od czasu do czasu, a to się okazuje, że sporo znajomych właśnie kibicuje prawie cały czas, a ja mówię, nie wiem, mówię, nie rozumiem tego, jak wy tak kibicujecie, bardzo się cieszę, ale mówię, emocje to jak na grzybach, mówię, z tymi kropkami, żeby to tak patrzeć, ale jednak jak ktoś znajomy startuje i gdzieś tam takie są wyzwania takie, gdzie jest do przebycia dużo kilometrów, no to też ci ludzie lubią to oglądać i to też mnie kurczę cieszy i nawet a takie jestem wsparcie, zdziwiony. Wsparcie zewnętrzne, kogoś, kto może nie do końca dopingował, co jest tu oczywiście równoznaczne, ale informował cię o pozycji, na której jedziesz, jaką masz przewagę, jaką masz stratę. Miałeś? Tak, miałem support oczywiście i cały czas byłem na bieżąco informowany, jak tam mi idzie. Tylko tu też trzeba wyraźnie powiedzieć, że trackery mają też pewien minus i to nawet Paweł pewnie będzie wiedział, że w momencie, kiedy ja startuję o 10, a ktoś sobie startuje o 6 i na przykład pierwszy punkt pomiarowy jest załóżmy na 40 i on go przejeżdża, ten pierwszy punkt niech będzie powiedzmy po 2 godzinach, a kolejny przejeżdża na przykład po 1,5 godziny, a ja dopiero pierwszy przejeżdżam, to nawet jeśli ja przez ten pierwszy punkt się do niego zbliżę, ale nie dotrę do tego pierwszego punktu, a on już kolejny zaliczy, to on dalej wciąż jest przede mną, więc... To rzeczywiście, bo ja jakoś jestem z tych, co śledzą kropki i przed tym Baltic Bike Challenge właśnie widziałem, że to było tak, że przez pierwszą, nie wiem, 1/3 wyścigu, kto inny był na prowadzeniu i potem nagle ty, Tomek, wyskoczyłeś, no bo już tam różnicę zniwelowałeś. Tak, rozmawialiśmy wtedy, prawda? Ja mówiłem, że tak. Tomka z nami, tak, że jest na prowadzeniu. Tak, tak jest, bo ja dopiero przeskoczyłem, gdzie jakby jeden punkt pomiarowy jakby dzielił nas i było można widzieć, kiedy on go przejechał i później, kiedy ja, gdzie on jeszcze nie osiągnął tego kolejnego, to wtedy już dopiero te pomiary pokazują, jaka to jest realna różnica. Jak widać, no przyjechałem przed drugim zawodnikiem tam godzina 45, więc to czasowo jest dosyć dużo, ale jakby dopiero po jakimś czasie było widać, że jakby jestem na pierwszym miejscu. Nie od razu ktoś, kto jakby nie rozumie, jak to działa, to myślał cały czas, że ta osoba jest pierwsza, a tak naprawdę już gdzieś tam na trzecim punkcie, czy tam czwartym, bo tam ktoś robił analizę właśnie tam jakiś zawodnik, że gdzieś tam odjechałem około tego 350 km, tam zrobiła się tak duża różnica, właśnie to był ten moment, kiedy ja po prostu osiągnąłem. Doskoczyłeś do tego punktu kontrolnego i już jakby miałeś tą. Dokładnie, to od razu. Zniwelowałeś te 2 godziny jakby dokładnie. Handicapu. Nie? Dokładnie. I dlatego tak to wyszło. Rozmawiamy tutaj dosłownie kilka dni po tragedii strasznej, która się wydarzyła pod Tarczynem. To obiegło jakby kolarski świat, nasz polski tutaj bardzo, bardzo szybko. Ja akurat wtedy byłem na Sudowi, dosłownie w przeciągu kilku minut co chwila pikał mi messenger od kolejnych osób. Sam wspomniałeś, że zaniechałeś jazdy na szosie.
Tak, noszą się tylko w Hiszpanii na jakimś zgrupowaniu, ewentualnie parę przejażdżek gdzieś, gdzie czuję się bezpiecznie, ale generalnie od szosy gdzieś tam odszedłem, no bo po prostu jest to dla mnie na tą chwilę niebezpieczne i no, nie chcę ryzykować swojego życia i zdrowia na poczet gdzieś tam jazdy na szosie, aczkolwiek wiem, że szosa ma bardzo dużo zwolenników i w Trójmieście tak samo, mamy piękne tereny kaszubskie, gdzie dużo osób jakby korzysta z tych dróg, no ale no ja, że tak powiem, po tym jak pojeździłem na gravelu, uważam, że jakby jazda na szosie może być jakąś tam przejażdżką od czasu do czasu, ale nie muszę na nią jakby wychodzić systematycznie, bo po prostu jest to dla mnie za bardzo stresujące. I nie chcę z tego po prostu korzystać. Miałeś jakieś incydenty z takie nieprzyjemne z kierowcami, z jakieś sytuacje niebezpieczne? W zasadzie to nie. Gdzieś tam staram się zawsze, jak wychodzę na trening, to gdzieś tam weekend wcześniej, gdzie ci kierowcy jeszcze nie wychodzą, gdzieś tam nigdzie nie jeżdżą, jest w miarę pusto na drogach. Ale jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Nie chcę ryzykować, bo no tak jak tutaj ta sytuacja. No, gościu wyjdzie, nie wiem, napije się. No to była sytuacja, na którą jakby nie mogliśmy, nie, znaczy nikt nie miał wpływu tak naprawdę, to po prostu pijany gość za kierownicę, prawda? Bo są sytuacje, kiedy no, ktoś się zagapi, ktoś zjedzie, ktoś szarpnie, prawda? No tutaj akurat no, nie dało się tego uniknąć. Dokładnie, no to jest mega duży pech, ale wychodzę z tego z założenia, że jak będę jechał gravelem po szutrze, no to jest jakby mniejsze prawdopodobieństwo, że wyjedzie jakiś świr i po tych dziurach będzie samochodem szybko jechał, no bo nie da rady tym szybko, chyba że ktoś, nie wiem, wyjedzie kombajnem z boku i mnie przymieli, ale myślę, że tutaj to... Chyba byś zauważył. Tak, zauważył. Ktoś kombajna chyba jest do 30 km. Dokładnie, ale tak jak powiedziałem, szosę uwielbiam, jest to super jazda, sprawia mi też ogromną frajdę, bo tutaj tu chodzi bardziej o to, że na szosie możemy osiągać duże prędkości, które jakby na innych rowerach są ciężkie do osiągnięcia, ale jakby patrząc na to, ile mam z tego plusów, a ile ryzyka, no to wolę jednak na tego gravela troszeczkę spokojniej pojeździć. Jeżeli się jedzie w grupie, no to wiadomo, teraz jest dopuszczalna jazda parami na szosie, ale na gravelu można sobie jechać i parami, i można zjechać, i bez obawy, że gdzieś tam ktoś z tyłu wyjedzie i nas zaskoczy i stworzy jakąś niebezpieczną sytuację, czy obtrąbi nas bez powodu, bo to też kierowcy nawet sobie nie zdają sprawy, że my, jeżeli nie utrudniamy ruchu, to możemy parami jeździć. No niepotrzebne mi są po prostu te stresy, bez sensu to jest dla mnie. No właśnie, tu jest brak wiedzy kierowców dotyczących znajomości przepisów tak naprawdę o tym, że my rowerzyści, my kolarze możemy jeździć parami. Mnie przeraża jedno, bo powiedziałeś, Paweł, o tym tragicznym zdarzeniu w ostatnich dniach. Rozgorzała duża dyskusja w internecie, temat został poważnie nagłośniony, ale z drugiej strony też zauważyłem, że podgrzał na tyle atmosferę, że pojawiła się kolejna nagonka na rowerzystów, na kolarzy. Na kilku profilach na Facebooku zobaczyłem zdjęcie grupy kolarzy, która jedzie po ulicy, po jezdni, a obok jest pusta ścieżka rowerowa. I oczywiście komentarz był bardzo wymowny autorów tych profili. W komentarzach po prostu wiadro z pomyjami wylane na rowerzystów, masa jadu, masa agresji. Później też znalazłem komentarz, w którym okazało się, że było to zdjęcie zrobione podczas wyścigu. Dlatego no, droga była zamknięta i dlatego rowerzyści i kolarze mieli możliwość jechania tą jezdnią. No tutaj to może ja przedstawię jakby swój punkt widzenia, bo wiadomo, że każdy jest uczestnikiem drogi i we wszystkim trzeba zachować no, jak największy rozsądek. I każdy, kto ma rower szosowy i miał okazję jeździć po drogach rowerowych, po ścieżkach, dokładnie wie, jak te ścieżki są zrobione. I celem jakby ścieżki rowerowej jest to, żeby rowerzysta mógł nieprzerwanie sobie jechać i jakby dojechać tak samo do celu bezpiecznie, jak kierowca samochodem.
ale nasze ścieżki rowerowe w bardzo dużym procencie po prostu się nie nadają do tego, żeby normalnie pokonywać rowerem. Jakby te odległości są wysokie progi, gdzie normalnie na rower szosowy powinny być te progi jakby gładkie, żebyśmy nie musieli jakby zwalniać, podrzucać. Generalnie chodzi o to, że ta infrastruktura nie do końca jest dopracowana. Jest wyrzucona kupa kasy na budowę tych ścieżek, natomiast te ścieżki jeszcze musimy poczekać, aż one będą zrobione w ten sposób, żeby po prostu rowerzysta jadący nią czuł się bezpiecznie, że I nie czuł będzie tam. komfort Tak, zjazdu, komfort nie? jazdy, że nie będzie dziur, nie będzie krawężników, że nie będziemy mieli na przestrzeni 300 metrów, 5 razy, nie będziemy musieli 5 razy się włączać do ruchu i zatrzymywać, bo tu chodzi o tą płynną jazdę. I kierowcy też muszą to zrozumieć, że w niektórych przypadkach jeżdżenie po ścieżkach rowerowych jest niebezpieczne dla rowerzysty. Nawet sam miałem taki przypadek, że no wtedy akurat było tak, że spadło trochę śniegu. I no nie byłem w stanie jechać ścieżką rowerową, bo to był taki śnieg, który było go sporo, ale on już jakby topniał. I no nie było możliwości po prostu jechać. I wyjechałem na ulicę, no to po prostu masakra, pełno klaksonów, a ja kurde spierdzielam stąd jak najszybciej, bo też gdzieś tam czuję się niekomfortowo i jest to niebezpieczne. Dlatego. No gdzieś tam musimy poczekać, żeby te ścieżki były dopasowane do rowerzystów, żeby te ścieżki były budowane przez osoby, które rozumieją, na czym polega ruch rowerowy i brzydko mówiąc, te dziadki leśne, żeby gdzieś tam pochyliły się nad tematem i wykonywały te ścieżki zgodnie ze sztuką, no bo to tak samo można to przyrównać, jakbyśmy mieli do kupę kasy, budowali drogi. Ale budowali te drogi tak, jak się kiedyś budowało, czyli robilibyśmy bruk. I byli zdziwieni, że zawieszenia w samochodach się psują, że jest dłuższa droga hamowania i że kierowcy narzekają. No właśnie, my mamy takie ścieżki rowerowe, tak jak ten stary, że tak powiem, bruk, i możemy się chyba czuć na tych ścieżkach nierzadko jak kurczę zawodnicy na Paryż-Roubaix. A to nie o to chodzi przecież. A myślisz, że kiedyś dożyjemy takich czasów, że kierowcy będą traktowali kolarzy z szacunkiem? Ja tutaj występuję w roli zarówno rowerzysty, jak i kierowcy, tak? Rozumiem obie strony, no ale no mam chociażby tak samo jak ty. Odłożyłem szosę na trenażer, bo po prostu boję się jeździć. Czy ja tu może od siebie dodam tak naprawdę też, że te ostatnie 2 lata covidowe, one spowodowały, że masa ludzi przesiadła się na rowery i nagle zobaczyli tą drugą perspektywę. W wielu miastach w związku z obniżonym ruchem samochodowym też przełączono pewne ulice na jakieś tam tymczasowe jakieś ścieżki rowerowe czy pasy rowerowe, no ale no, to chyba jest wciąż za mało, nie? Żeby gdzieś tam tą mentalność zmienić. No, dzisiaj no, miasta znowu stoją w korkach po jednej osobie w samochodzie, a rowerem gdzieś tam musimy się mocno, mocno przemykać między samochodami, walcząc o miejsce dla siebie. No. Jeszcze Paweł mogę dodać od siebie, że przede wszystkim wydaje mi się, że jak będziemy się nawzajem szanować i będziemy jakby dbać o swoje zdrowie, to każdy na pewno będzie szczęśliwszy, będzie bardziej bezpieczny. I tutaj to jest kluczowe, żebyśmy się nawzajem jako uczestnicy ruchu, czy jedziemy na rowerze, czy jedziemy autem, czy motocyklem, obojętnie czym byśmy nie jechali, mieli do siebie wzajemny szacunek. I to pozwoli nam po prostu gdzieś tam w tym środowisku uczestniczyć w sposób bezpieczny. I to, czyli generalnie chodzi o to, żeby ludzie gdzieś tam przy tym jeżdżeniu myśleli. I nie mówię, bo tutaj nie ma co bronić rowerzystów, bo nierzadko sam widzę, że naprawdę co niektórzy rowerzyści to przesadzają. No, głupi przykład nawet z wczorajszego dnia. Pracuję gdzieś tam koło ruchliwej drogi grunwaldzkiej, gdzie są trzy pasy. No patrzę, ścieżka rowerowa, która jest naprawdę dobra, może nie jest szeroka, ale jest gładka, wszystko jedzie na rowerze, kurczę, szosowym, drogą trzypasmową, gdzie w ogóle Zawodowiec. no, A dokładnie. to daleko nie trzeba No mówię, no patrzeć, nie, no no. mówię, no masakra, no i takie coś. I później mówię, jak ci kierowcy mają nas postrzegać Zgadzam się. jako jakichś ludzi, którzy rozumieją o co chodzi, kiedy tak, no tutaj w tym przypadku nie ma żadnego w ogóle
jakiegoś, nic na obronę, jest, tak? Wiesz, no, korona z głowy spadnie, jak pojedzie kilkaset metrów, czy kilka kilometrów po ścieżce. No to tak, takie to... przypadki mamy wszędzie, no ja też jakby, mając tutaj z naszej warszawskiej perspektywy, mamy piękną, szeroką drogę dla rowerów od Wilanowa do Powsina. No a ja już niejednokrotnie widziałem znane mi osoby ze znanych drużyn jadące po prostu asfaltem, znaczy ulicą po prostu, prawym pasem. No. Gdzie naprawdę ta nasza droga dla rowerów tutaj ma no, parę metrów szerokości, więc tu nie ma wymówki, tu nie ma żadnej wymówki, dlaczego ktoś jeździ. No a ta ulica, o której mówisz, no, jest ruchliwa i dość szybko tam potrafią jeździć samochody. Tak. No, dokładnie, no, nie stwarzajmy niebezpieczeństwa tam, gdzie po prostu go nie musi być, no bo to... Sami się prosimy czasem o kłopoty, prawda? Dokładnie, no trzeba mieć na uwadze, ja też, nawet taki przykład, jedziemy, okej, jadę rowerem, mam pierwszeństwo. Widzę, że gdzieś tam zawsze mam, staram się mieć oczy naokoło głowy, bo ktoś gdzieś mi tam wyjedzie. I okej, przejadę, gościu wyjedzie, ja mam pierwszeństwo. No dobrze, ja mam pierwszeństwo, ale to ja ląduję w szpitalu, ja jestem połamany. I co mi z tego pierwszeństwa, jak ja na przykład takie podejście, ala, że ja mam pierwszeństwo, jestem świętą krową, może spowodować, że ja już nigdy na rower nie wsiądę, nigdy, nie wiem, nie będę mógł kierować autem, nie będę mógł normalnie jak człowiek funkcjonować. No, uważajmy na to. To jest nam do niczego niepotrzebne. Pierwszeństwo pierwszeństwem, ale zdrowie nasze jest najważniejsze i nawet jeżeli ktoś gdzieś tam wymusi, to bądźcie wszyscy czujni, bo to jest nasze zdrowie. Nas nic nie ochrania. My nie mamy żadnej blachy naokoło siebie, zbroi, niczego. Jedziemy w kasku i mam nadzieję, że to też wszyscy pamiętają, żeby jeździć w kasku. I to jest jedyna nasza ochrona, ale pilnujmy się, bo to jest bardzo ważne. Dwa pytania właśnie, takie w kontekście bezpieczeństwa do Ciebie, Tomek. Zawsze w kasku? Zawsze. Zawsze. Nawet najmniejsze przejażdżki, zawsze ja jeżdżę w kasku i powiem więcej, wypadki, jakie mi się zdarzały, co zresztą potwierdzało to, co się ostatnio ze mną zadziało, to nie na zawodach, nie w momencie, kiedy jest jakaś rywalizacja, tylko największe moje jakieś tam kontuzje, wypadki, wywrotki, to się zdarzało, jak byłem myślami w chmurach i jechałem myśląc zupełnie o czymś innym. I dlatego z pozoru najkrótsze przejażdżki zawsze jestem w kasku, bo to są najczęstsze momenty, kiedy gdzieś tam się może coś zadziać, kiedy gdzieś tam tracę koncentrację. A drugie pytanie odnośnie bezpieczeństwa. Czy i tak albo nie jeździć z oświetleniem w ciągu dnia? Tylne oświetlenie mam zawsze, bo chcę, żeby mnie wszyscy widzieli. Z przednim to się przyznam, przednie mam tylko wtedy, kiedy wiem, że już będę gdzieś tam wracał kiedyś ciemno. Ale też wtedy staram się, bo to też nie wiem, czy to potwierdzicie, ale takie moje spostrzeżenie, że ludzie po prostu korzystają z tych mocnych lampek i zamiast świecić po prostu gdzieś tam pod koło, żeby po prostu był widoczny, to jeszcze włączają ten tryb stroboskopowy i z naprzeciwka, jak jadę, to przez chwilę nawet nie wiem, gdzie ja jadę, bo po prostu te prawda, lampki tak oślepiają. To umiejętność ustawienia tego przedniego oświetlenia w rowerze to jest istotne. To też nie kwestia umiejętności, tylko może braku świadomości tego, który używa tej lampki. Tak mi się wydaje. No tak, bo tak jak mówię, staram się zawsze być widoczny. Jeżeli wiem, że już będę wracał po zmroku, no to zawsze mam tą lampkę taką większą. Ale z tej tylnej zawsze korzystam, bo to mówię, to z tyłu nigdy nie wiem, co jedzie, co się dzieje. Nawet kiedyś gdzieś tam zastanawiałem się nad tym, czy kupić nawet na tą szosę Garmina Varie, bo on tam informuje wtedy, kiedy nas do nas się zbliża jakiś pojazd. Radar teraz, to nowa premiera teraz z kamerą. Nowy wersji z kamerą, dokładnie. I korzystałeś w ogóle z tego? Tak, ja właśnie to mam, to sobie kupiłem i z tej lampki właśnie korzystam, plus z lampki lokowanie produktu Bontragera, ale to ze względu na to, że ona jest bardzo malutka. Mówisz o flarze właśnie? Tak, flara RT. Fajna mała kosteczka. Tak, mała kosteczka, łączy się właśnie z Garminem, mogę ją z poziomu licznika włączać, wyłączać. Bardzo fajna, leciutka i właśnie jeśli już jakbym miał kupować taką zastępczą, to właśnie bym kupił tak samo tą kosteczkę do przodu białą, bo tam ona chyba świeci 200 lumenów, więc wszyscy nas zobaczą, nie oślepia. A jest mała, kompaktowa. Tak, a jednocześnie zapewnia nam widoczność. Na mnie podziałał, przyznam, ten marketing
treka, marketing Bontragera, że jesteśmy widoczni z 2 kilometrów. No to tak. jest akurat prawda i tutaj nie mam, lampki są rewelacyjne, korzystam z tej już chyba ze 2 lata i nic się z nią nie dzieje. No to powiedzmy, jeśli miałbym mieć jakiś zarzut, to generalnie mogłaby świecić trochę dłużej, no ale nie oszukujmy się, jeżeli coś jest uważasz, małe, że krótko świeci? No na ultra, jakbyś chciał mieć cały czas ją włączoną, no to ci nie wytrzyma. Bo ona tam, o ile dobrze pamiętam, świeci około, w tym trybie migania automatycznym, to ona mi świeci około 6 godzin. No to nie przejdzie, jak masz noc, tak jak jest Grey Tray Gravel, gdzie startuje gdzieś tam, pamiętam, że tam się ciemno robi 19.30, 19.30 już się robi ciemno, a gdzieś tam jasno się zrobiło i dobrze pamiętam koło 5, no to nie przetrzyma, ale to tak jak mówię, ja wtedy tą lampkę z poziomu licznika, jak jadę lasem, no to wiadomo, że no nie muszę się myślisz, tak że bać. Nie potrzebuje sygnalizacji. Tam, dokładnie, więc tam jest ok, ale jak wyjeżdżam na gdzieś tam przelotowe drogi, kawałek asfaltu, gdzie tam gdzieś samochód może jakiś przejeżdżać, no to wtedy tą lampkę włączam i też wystarcza. Więc to też jest fajna sprawa. Zmieniając nieco temat, jak zadzwoniłem do Ciebie z propozycją wzięcia udziału w podcaście, rozmawialiśmy chwilę o takim rozgraniczeniu zawodnik, zawodowiec, zawodowiec półamator, amator, różne kategorie. Kim Ty, Tomek, jesteś? Bo pracujesz na pełen etat, tak? Sam powiedziałeś, że pracujesz 8 godzin dziennie, plus jeszcze masz 3 godziny treningów, ale ktoś, kto mógłby spojrzeć chociażby na Ciebie z boku, spojrzeć na Twój ostatni właśnie sukces, mógłby pomyśleć, gość jest zawodowcem. No tutaj to wiadomo, że to rozgraniczenie jest dosyć ciężkie w ogóle dla każdego, bo to ma tu wiele aspektów. Generalnie, jeżeli ma się ograniczony czas, to trzeba ten czas wykorzystywać w sposób jak najlepszy ze stanem wiedzy, jaką się ma. I tak jak tu mówiłeś, no ja sporo pracuję, więc na dłuższe jazdy mam czas tylko w weekend, a krótsze jazdy, intensywniejsze robię w ciągu tygodnia. I staram się tutaj, ja jakbym na siebie popatrzył z boku, to dałbym siebie jako, powiedzmy, takiego amatora, który jest ambitny, który jak ktoś już wykonuje tą swoją jazdę, to zawsze ją staram się wykonywać w jakimś celu. Jeżeli robię, powiedzmy, przejażdżkę regeneracyjną, to robię przejażdżkę regeneracyjną. Raczej nie zdarza mi się za często wychodzić na rower od tak jakby spontanicznie, a zrobię to, a masz nie plan? Wiem. Tak, mam plan zawsze, gdzieś tam używam też z popularnych jakby aplikacji treningowych, TrainingPixa. I sam sobie jakby w tej aplikacji rysuję wstępny plan. Wiadomo, że on nie zawsze się pokrywa, jakby, bo różne rzeczy się dzieją. Natomiast każdy plan, nawet kiepski plan, jest lepszy niż bez plan. To jest jakby, to jest moje takie zdanie i każdy, kto gdzieś tam chce troszeczkę mocniej pojeździć, musi się zastanowić nad takimi rzeczami właśnie, co chce osiągnąć, w jakim przedziale czasowym i w jaki sposób chce to zrobić. No i właśnie po to są te plany, tak jak już mówię, jako instruktor kolarstwa, trener z doświadczeniem, to warto sobie to nawet jako zwykły człowiek podzielić na etapy, jakie zawody są dla nas ważne, które są dla nas mniej ważne. I tutaj jakbyśmy od strony jakby tej patrzyli, no to wiadomo, że to jest takie podejście bardziej ambitne. Ale jak mówię, dalej uważam się za amatora, no bo nie mam tyle czasu na to, żeby trenować. Jestem tak jak każdy inny, zwykłym zjadaczem chleba, który gdzieś tam ma większe ambicje. Podziwiam ludzi, bo oczywiście też gdzieś tam są jeszcze ludzie, którzy mają jeszcze mniej czasu ode mnie, potrafią jeździć po nocy, a osoby, które, że tak powiem, nie muszą tak dużo pracować i mają dużo czasu na rower, no to możemy je ewentualnie pozazdrościć i jakby w przyszłości sobie tego samego życzyć. Aczkolwiek tą pracę, którą wykonuję, no na tyle lubię, że jakby to wszystko się uzupełnia. I tak jak powiedziałem, gdzieś tam ten podział amator, zawodowiec, tutaj to ciężko powiedzieć, bo każdy z nas jakby w innych realiach żyje. Każdy ma gdzieś tam inne zasoby, czy finansowe, czy inne zasoby czasowe, tak.
I to jest kluczowe, a tak samo można powiedzieć, że jakby gdzieś tam jak odpoczniemy, to ta regeneracja jest trochę lepsza niż u osoby, która gdzieś tam trochę więcej pracuje, ale żyjemy w realiach, w jakich żyjemy i trzeba się gdzieś tam odnajdywać w tej sytuacji i tak jak rozmawialiśmy wcześniej, przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby czerpać z tego przyjemność, bo jeżeli nie będziemy robili tego jakby z radością, to choćbyśmy mieli najnowszy rower, najlepszy, najdroższy, mieli wszystkie, że tak powiem, narzędzia do tego, żeby być najlepszym, to i tak tego sukcesu nie osiągniemy, bo nie będziemy mieli jakby przyjemności w tym, co robimy. Chciałbym się odnieść do tego, co sam wywoływałem parę razy w trakcie tej rozmowy oraz tego, co przed chwilą powiedziałeś. Regeneracja, czerpanie przyjemności i plan. To jakby są takie trzy słowa, które mi zostały po tej rozmowie w głowie z punktu widzenia i właśnie jeszcze tego podziału na ultra, na amator i zawodowiec, nie? Bo wydaje mi się, że dzisiaj zawodowcowi, czy takiemu ambitnemu amatorowi jak ty, jest dużo łatwiej czerpać przyjemność, bo podchodzisz do tego w sposób ustrukturyzowany. Po drugiej stronie mamy amatorów, którzy dzisiaj się rzucają na to ultra wręcz, jeżdżą imprezę za imprezą i kończą w większości z kontuzjami, więc myślę, że to jest chyba taka fajna puenta tej rozmowy. Tak jest, no, trzeba dbać o siebie, trzeba, tak jak powiedziałem, robić wszystko, żeby być w jak najlepszej formie i odnajdywać się w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. I to też tam zawsze, to, jak to mówię, korpo gadka, ale zapamiętajmy sobie wszyscy to, że wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma i to jest kluczowe, bo każdy się boryka z innymi problemami, a starajmy się po prostu cieszyć z tego, co mamy i z tego, co robimy.